Jest? Gdzie? Ja go nie mam. Ja pierdzielę! Jest! Godzina 04. Mroczna przeszłość polskiego YouTube'a. Sportiatik! Ja pierdzielę, ty, minuta 50. Boże! Ty to widzisz? Boże, cała Polska to czekała. Zobaczmy, co się dzieje. F5? Już? To już jest jakoś? Dobry wieczór. No nie ma, nie wiadomo kiedy będzie. Wieczór Polsko. 3 tygodnie temu internet zamarł, kiedy pojawiła się plotka, że Stu, czy jeden z największych twórców w historii polskiego YouTube'a, odpowiedzialny za karierę kilkudziesięciu polskich influencerów, odszedł, ponieważ bał się, że na światło dzienne wyjdzie informacja o jego intymnych relacjach z nieletnimi widzkami. Opowiem wam dzisiaj nie tylko o samym wykorzystaniu nieletnich, ale również w łudzaniu od nich zdjęć, zapraszaniu do mieszkania, ale tak... Cześć, zobaczy screena, bo chyba go wcześniej nie było. O samym wykorzystaniu nieletnich, ale również w łudzaniu od nich zdjęć, zapraszam. Będę stał najwyżej, nie będę spał całą noc. Najfajniej by było się położyć i oglądać film i sobie pogadać. Teraz nie rób mi wyrzutów, możemy pooglądać, ale ja wiem, że przyjemność sprawiłoby ci spędzenie czasu ze znajomymi, a nie z 14-letnią gówniarą. Bardziej świadome dziewczyny niż z tyłu, znowu. Do mieszkania, ale także o osobach, które latami kryły to całe szambo, o wysyłaniu przez youtuberów nawzajem półnagich zdjęć fanek, o manipulacji, o groźbach i o paskudnym procederze seksualizacji i demoralizacji dzieci. Po moim filmie dostałem od was tonę szokujących materiałów i zacząłem w tej... 100 giga rzeczy na Stu. I innych chyba, tak? Ja pierdzielę. 100 giga. Sprawie szerokie śledztwo. Jestem zawiedziony i... Nie tylko Stuartem, ale i całym polskim YouTube'em. W ciągu 14 dni straciłem jakieś 80% idoli z dzieciństwa. A jak się złapią na kradzieży za rękę? Trzeba pamiętać, że są ludzie, którzy są wyżej. Najgorsze oświadczenie, jakie widziałem w życiu. Tylko ja i moja 14. Najgorsze rzeczy, jakie widziałem. Wie to małe Team X? Rozbierane snapy do 13-latki. Po co? Zakochałem się. Dziecko? Nie, my jest kochanie. Podręcznikowym przykładem gaslightingu. Ale ona może mieć poniżej 18 lat. No ale to, że klepałbym, to i tak jej wyślę. Nigdy się nie przyznawaj. Stuart wali do niej jak spała. Nie dopuszczam. Wcale. Co? Nigdy się nie przyznawaj. Stuart wali do niej jak spała. Nie dopuszczam. Ja pierdzielę. Co tu się dzieje? Boże! Wcale nie jest content dla dzieci. Osłupiałam po prostu. Masz taką 13-letnią czy iluś dziewczynką, się z nią rób? Czy coś takiego? 10-centymetrowy mistrz Śląska z 20-centymetrowym... No to są wysokie kary więzienia. Zamieszkała nawet u niego na miesiąc. Wybawimy się od... I wszystko to screenował. Po coś tak podniecasz zwykłymi PDF-ami? Kłanku! 24 godziny odpocznij. Wiem, że twojego idola wyzywają, ale mają na to dowody, wiesz? Mów, że to nie twoja ręka. Mów, że to nie twoja ręka. Aha, to będzie wszystko zamazane w tym filmie? Dobra, czekaj, odświeżę, bo może lepsza jakość będzie. Dobry wieczór, Polsko. 3 tygodnie... Kurde, chyba nie będzie. Musimy tak obejrzeć. Najluj. Czasem pauzować co 2 sekundy, możesz sam pójść na ten film obejrzeć. Tutaj oglądamy wspólnie. Dzięki rajdowy Hersz za 9 lat. Zagrajmy w grę. Pomyśl sobie teraz o twoich 5 ulubionych youtuberach z dzieciństwa. Zapamiętaj te 5 ksywek i na końcu filmu jestem ciekaw, ilu z nich nadal będziesz dobrze wspominał. Zacznijmy od pierwszej kostki Dominant, której zaczęło się to całe łączenie kropek. Wszystko zaczęło się 7 stycznia 92 roku w centrum Londynu. Wtedy właśnie urodził się Stuart Barton, czyli 31-letni youtuber. Poza zbudowaniem kariery na nagrywaniu filmików z Minecrafta skierowanych do dzieci oraz challenge, Stuart jest postacią odpowiedzialną za projekty takie jak Fanadice, czyli NFT, na którym Marty Renty skłamało, że zarobiła 1 000 000, żeby podbić zainteresowanie. Ja nie mam siły po raz kolejny po prostu udawać, że ja wiem, co to jest. No nie chcę już mi się. To są dobrzy moi znajomi, no żałuję, no po prostu. Exit, czyli sklepy internetowe dla youtuberów, czy Spotlight Agency, czyli agencja odpowiadająca za kariery takich twórców jak Natsu, Lexi, Dubiel, Błoński, Fagata, Mołczanow, Kociołek, Leksiu i kilkadziesiąt innych. Stu był udziałowcem i członkiem zarządu Spotlight do 6 września 2019 roku, czyli do kilku miesięcy przed odejściem z YouTube'a, które nastąpiło 27 maja 2020. Chwilę potem jak Sukanek, czyli długoletnia współlokatorka, przyjaciółka i pracowniczka Stuarta, opublikowała bardzo nie...
niepokojące stories, w których powiedziała, że przez 5 lat była okłamywana przez bardzo bliską osobę na temat zrobienia komuś bardzo młodemu krzywdy. Jak mogłam żyć z taką osobą? Jak mogłam tego nie widzieć? Jak mogłam być tak zaślepiona? Sukanek napisała wtedy: to koniec, nie pozwolę, żeby osoba, która jest była osobą publiczną. Następnie do internetu wyciekła głosówka Fagaty do Sukanek, gdzie mówi o stosunku Stewarta z 13-latką. Ty na pewno o tym wiesz, bo on mówi, że ty przy tym byłaś i on mi o tym powiedział, bo się bał, że ty mi o tym powiesz. Że jakąś taką 13-letnią czy iluś dziewczynką się z nią ruchł, czy coś takiego, się spotykał. Znaczy się, nie gniewam się na lekcji, bo ja sama chciałam ci to powiedzieć. Którą potem zdementowała publicznie, mówiąc, że była zmanipulowana. Uszło to bez większego echa, bo Sukanek... Za dużo nie ogarniasz? Jak na razie rzeczy, które wiedzieliśmy są, tak? W 2020 nie udostępniła rzeczowych dowodów i każdy uważał ją za niewiarygodną ze względu na problemy psychiczne. Albo to było dla atencji i to było wymyślone, albo było prawdziwe i Sukanek kryje. Mamy dwie opcje, nie? I żadna opcja nie stawia Sukanek w dobrym świetle. Natomiast afera rozpaliła się na nowo, kiedy po 3 latach Wardęga na nowo zarzucił temat na aferkach, stwierdzając, że ludzie zmieniliby pogląd na Fagatę, gdyby wiedzieli o sytuacji w tle. Czemu tak mocno jakby aportujesz tą Fagatę. Wiesz, tak, co ale mi... Bogdan, zadam ci pytanie, nie? No. Gdyby cały internet się dowiedział o czymś, to trochę inaczej by patrzył na Fagatę. Nie wiem, do czego piję. No, na pewno... Rząskie tereny. Na pewno trochę. Bogdan wtedy przyznał mu rację, a temat ponownie ucichł w odmętach internetu. Po kilku miesiącach Wardęga wrócił do tematu po pytaniu o Fagatę i wspomniał o łączeniu kropek, dziwiąc się wręcz, że ludzie przez tyle lat nie połączyli czasowo odejścia Stu z groźbami Sukanek, która powiedziała, że nie pozwoli Pilowi na tworzenie treści i bycie osobą publiczną. Nie, według mnie prędzej czy później coś pewnie, ktoś coś puści, chociaż to już tyle lat. Ciekawy jestem kurwa reakcji internetu, nie? Przede wszystkim mnie zastanawia, dlaczego internet nie skojarzył faktów. Co, dlaczego, po co? W taki oto sposób Wardęga próbując... Kiedy Sukanek? W 2020 tamto nagrywała. Wybielać Fagatę, a może wstrzelić się w jej upodobania? A uważasz, że ja jestem zadbany? Zostawię to dla siebie. Rozpędzał burzę w internecie. Ludzie... Fagata nie może przyznać, że Wardęga jest gigaczadem. Powinni ją chociażby za to skancelować. Rzeczywiście zaczęli łączyć te kropki, czyli storiesy Sukanek zestawione z odejściem Stu, głosówkę Fagaty o stosunku Stewarta z 13-latką, wypowiedź byłej przyjaciółki Fagaty na podcaście. Pewna osoba zaczęła szantażować Stewarta, bo miała tam, załóżmy, jakieś rzeczy na niego i powiedziała, że jeśli nie odejdzie, to co... Akurat jak jest donate, to odświeżę, zobaczę, czy jest lepsza jakość. Ja powiedziała, że... Dał na Golibordę 20 zł. Miłego oglądania. Nie ma i nie będzie. Wypowiedź były przyjaciółki Fagaty na podcaście. Pewna osoba zaczęła szantażować Stewarta, bo miała tam, załóżmy, jakieś rzeczy na niego i powiedziała, że jeśli nie odejdzie, napiszesz, to jak będzie, a skąd będzie? Więc on, odchodząc, się przyznał do tego, że to jest prawda, nie? Tweety, wypowiedzi na Cage. Myślę, że nie ma tutaj Stewarta, ja nie jestem z nim już od 2 lat i to nie jest czas i miejsce, żeby o takich rzeczach rozmawiać. I całą masę podejrzanie pasujących do siebie wątków. W ostatnich odcinkach zapowiedziałam wam zbadanie tematu i w sprawie Stewarta udało mi się dotrzeć do 5 poszkodowanych dziewczyn, do których youtuber wysyłał sprośne wiadomości, spotykał się z nimi i wszystkie miały od 13 do 15 lat. Każda z dziewczyn dostarczyła mi dowód osobisty z datą urodzenia oraz potwierdzenia swoich czatów ze Stewartem z widocznymi datami. W czatach mamy jego głosówki, które wysyłał, zdjęcia, nagrania. Marcin, zakochałem się. Czy chociażby jego numer telefonu z WhatsAppa, którego zgodność potwierdziłem m.in. u Wardęgi czy Gimpera. Głosówki i zdjęcia, które wysyłał... Dobrze, Gimper jest niewinny i widzisz, pomagał w śledztwie. Oby nic nie było na Gimpera, prajga. ...na swoim Messengerze są kluczowe, ponieważ usunął swoje stare konto. Prawdopodobnie w nadziei, że czaty zostaną usunięte, a konta nie będzie dał się z innym... Gimper Redemption. Daj głośniej, jest głośno! Arki zdał na Golibordę 20 zł. Dzięki, dzięki. Ja tutaj przyszedłem, bo nie otwiera mi się ten filmik nawet. Aha, okej. Okay. Dzięki. ...identyfikować. Jednak grubo się mylił. Czaj. ...że są kluczowe, ponieważ usunął swoje stare konto. Prawdopodobnie w nadziei, że czaty zostaną usunięte, a okay. Konta nie będzie dało się zidentyfikować. Jednak grubo się mylił. Dobra, jest. Pierwszą dziewczynę na potrzeby tego materiału nazwę Martyna i jej historię mogliście również poznać na materiale Wardęgi. Martyna urodziła się w 2001 roku, a swoją relację ze Stewartem zaczęła około 2014 roku w czerwcu. Te wiadomości widzieliśmy?
On będzie ćwiczył. Tam sięgają ich pierwsze wiadomości z WhatsAppa. Martyna miała wtedy 12 lat, a rocznikowo 13. Stewart miał wtedy ukończone 22 lata. Chciałbym jeszcze na początku zaznaczyć, że do zilustrowania niektórych obleśnych wiadomości, które wysyłał Stewart, użyłem głosu AI, co będzie też za każdym razem stosownie zaznaczone. Kurda. Nie zmienia to faktu, że wszystkie screeny i przypadki są potwierdzone i Stewart rzeczywiście takie rzeczy pisał. Teraz coś obrzydliwego, czyli sen Stewarta o swojej 13-letniej widzce. Pamiętam mało z tego, szczerze. No pamiętam tylko, że miałaś takie... Dzięki. Ty, to jest chyba to, co było u Wardęgi, czy mi się wydaje? Dzięki Arti za pić gifty. Warta o swojej 13-letniej widzce. Pamiętam mało z tego, szczerze. No pamiętam tylko, że miałaś takie białe majteczki i tak były na brzeg odstawione i było widać wszystko. Podszedłem do ciebie z twardym i tak mój pe**c wszedł między nogi i odsunął gacie. Czułem twoje mokre, jak się ślizgało na moim... Yep. O kurwa, serio? No tak, haha, a co? Stewart, jesteś... paskudnym oblechem. Ale to jest creepy. Boże. I ten Stew i jego odpowiedź. Ja pierdzielę, jakie to jest w dupę creepy. Dalej Stewart napisał, że nie lubi włosów na ciele kobiety i żyga na samą myśl. I pokrywałoby się to z ostatnim odcinkiem Fagaty, gdzie wspominała, że jej były kazał jej się wszędzie golić i preferował genitalia... Aha, ten film z Fagatą jest... Nawet nie ma 10 dni. Cienkie jak kartka papieru. Myślałem, że to stare jest. Że mam jakby na całym ciele ciemne włosy. On normalnie kazał mi się wszędzie wydepilować i pilnował mnie, czy jestem wydepilowana wszędzie. Powiedział, że jak będzie ci jeden włos, to się żyga. Zrobił mi jakiś ogromny kompleks, że mu się podobały, jak tam na dole dziewczyna wygląda, jakby miała przecięcie, jakby na mnie była przecięta kartką papieru, że nikt nie wystaje. W kontekście tych wszystkich rzeczy, które wam dzisiaj pokażę, jest to bardzo creepy. W tym słynnym śnie też jej napisał, że była cała ogolona. Potem Stewart, żeby udowodnić uczucie, zasugerował spotkania i wysłał głosówkę, której słyszymy jego kumpla numer jeden, czyli dobrze wam znanego Marcina Dubiela. Marcin, co? Zakochałem się. No to mówię, najpierw jedź do niej, a potem się zakochuj. Czyli Marcin D. o niczym nie wiedział, ta? Marcinek o wszystkim wiedział, siedział przy Stewarcie, jak wypisywał do 14-letniej widzki i sam sugerował mu spotkanie w realnym życiu. Najpierw jedź do niej, a potem się zakochuj. A na kejczach i Twitterze dyskredytował sukanek i bronił kumpla, że nigdy by czegoś takiego się nie dopuścił. Przecież... Ale to nie musimy mówić o tych oskarżeniach, o dlatego że dopóki, przepraszam bardzo, ale one nie są prawdziwe i w momencie, w którym ktoś tego nie udowodni, to nie warto w ogóle tego wynosić, dlatego że jemu tylko się może dziać krzywda. Do wątku Dubiela wrócimy jeszcze za chwilę. Następnie co to za jakość? To taka jest, bo film wstawiony 5 sekund temu i nie będzie lepszy, bo trwa godzina. Wiekowej między Stewartem a widzką. Nie chcę spędzić życia bez ciebie. Nasza różnica też zniknie. To, co czuję do ciebie, przeszło wszystkie ludzkie wymyślenia. W Meksyku mogą się pchać od 12 lat, w Anglii od 16. Kto zabroni nam czuć, co czujemy? Nie wiem, kurwa, na przykład prawo, sąd, może więzienia? Co w Polsce w zasadzie grozi za taki sexting z 13 i 14-letnimi dziewczynkami? No to są wysokie kary więzienia tutaj. Ostatnio po zmianach kodeksu karnego te widełki zostały bardzo rozszerzone. A konkretnie? Nie? Mówimy o jakiej karze. Tych przestępstw jest kilka. One się różnią opisem, znamionami. Czyli to jest spisaniem do 3 lat, tak? A to jest, jak się spotkasz, to jest od 2 do 15, jakby coś IRL było. Nami, no i także zagrożenie. No niektóre są dosyć niskie, mają te widełki do 3 lat, ale niektóre już do 10, a nawet jest tam do 15 lat, więc to są czasami bardzo poważne czyny. Zabiłbym kogoś, żeby móc się przytulić z tobą pod cieplutką kołdrą i związać nóżki z twoimi. A to Stewart dostał długą odpowiedź, że dziewczynka preferuje chłopaków ze swojej szkoły, bo... Co? Czekaj. Ta 12-latka taką długą wiadomość odpisała, bo... Ona serio była mentalnie jakieś 2000 lat przed Stewartem. Boże, a ona miała 12, on 22 w tym czasie. Ja pierdzielę. Odpowiedź, że dziewczynka preferuje chłopaków ze swojej szkoły, bo oni na przykład znają ją z reala. I Stewart odpowiedział kolejną głosówką z Dubielem w tle, gdzie mówi, że gada ze swoją ukochaną. I panowie zaczynają się kłócić, która jest bardziej kochana. Dobra. Masz problem, kurwa, że piszę z moją kochaną dziewczyną? Spoko, ja rozmawiam ze swoją kochaną. A ja piszę z moją kochaną. Dobra, czekaj Weronika, bo muszę zadzwonić do swojej kochanej. O kurde. Teraz bany. Nie, no nie. Moja jest tak, jest i tak jest kochańsza. Prawda, głupka. Moja i tak jest kochańsza. Nie, moja jest kochańsza. Nie, moja jest kochańsza. Moja. Moja. Moja jest i nic. Z tobą do ciebie nie dzwoni.
No nie dzwoni, czasami dzwoni, ale ostatnio do mnie nie dzwoni, ale trudno. Może warto dodać, że nie zdobyłem żadnych bezpośrednich dowodów co do Marcina i jego umawiania się z nieletnimi. A jeżeli cokolwiek takiego posiadasz, okay, w jego sprawie czy jakiegokolwiek innego twórcy, piszcie na tego maila. Czyli na Dubiela tak jak było wcześniej, że nie spotkał się, ale wiedział o Stu, a za to też jest kara i pójdziesz siedzieć. Przejdźmy do meritum. Stu doprowadził do spotkania z 14-letnią Bicką. Przed spotkaniem chwalił się zakupem nowej kurtki, czyli Michael Kors. Wysyłał nawet zdjęcia ze swoją mamą, ale najobrzydliwszy jest fakt jego strachu przed tym spotkaniem, bo jak sam napisał, mam dziwne uczucie, tak jakbym chciał patrzeć za plecy. Czy policja mnie nie łapie, bo się z tobą spotykam? Czujemy dużą różnicę wiekową i będzie dziwnie. Wiesz, nie spotykam się normalnie z laskami, co mają 14 lat. Dosyć zgrabnie podsumował jego postawę jeden z komentatorów. Nigdy nie widziałem kogoś w stanie tak głębokiego wyparcia. I finalnie doszło do spotkania. Na szczęście na spotkaniu do niczego nie doszło, byli na sushi oraz w kinie. I finalnie poszli do hotelu, gdzie Stewart odpalił Simsy. A, to jest to, co Baxel wiedział o tym, że oni poszli do restauracji, ale nie wiedział, że do hotelu. I to jest ta sytuacja, o której wiedział Baxel, tak? Powiedziała Martyna, próbował się do niej przytulać i ją dotykać, ale dzięki Bogu do niczego tam nie doprowadził. Lepiej nie rozpowszechniać tego, że się spotykamy. Serio. Proszę nie rozpowiadaj tego, bo to się na mnie potem odbije. Będą plotki na hajsach, że jadę do ruch się z fankami 14-letnimi. Potem dojdzie słuch do różnych firm i agencji i nie będą chcieli ze mną pracować. Ludzie będą mówić, o, to ten pedo... To na pewno nie fajne dla Coca-Coli, żeby mnie reklamować. Ja pierdzielę, Stu. No, aby teraz tak mówili. I żebyś siedział. Zmartwieniem wcale nie jest fakt, że spotykasz się z 14-letnimi fankami, wysyłasz im paskudne wiadomości na temat zboczonych snów, czy co byś im robił pod prysznicem. Twoim zmartwieniem było to, że ludzie się dowiedzą i stracisz współpracę z Coca-Colą i innymi markami. Jak obrzydliwym człowiekiem trzeba być. Ty był świadom wieku i tego, że jest to nielegalne, że ludzie będą go za to potępiać, ale mimo wszystko wciąż doprowadził do tego spotkania. Mimo, że na szali była cała jego kariera, 14-latka była ważniejsza. Jesteś obrzydliwy, Stewart, i nie mieści mi się to w głowie, że w momencie, kiedy oglądałem Pingwin Falka przed Przyrką, gdzieś tam ty spotykałeś się z moimi rówieśniczkami, z którymi mogłem chodzić do klasy. Nie wierzę, że po blisko 10 latach takie szambo wychodzi na twój temat. Nikt nie powinien cię postrzegać jako legendę polskiego YouTube. Wierzy. Twój kanał powinien zniknąć. Co jeżeli tu się chcesz mnie za ten film pozwać, liczę na upublicznienie naszego procesu, żeby ludzie mogli śledzić każdy etap naszej rozprawy. I moment, jak na sali rozpraw stawi się jedna z dziewczynek z tamtych lat. A z tego, co słyszałem z filmu Wardęgi, to wcale nie jest jakiś odległy scenariusz. Wysyłałeś nawet nagranie wideo, jak pozdrawiałeś Martynę z imienia i nazwiska, a twoi kumple z branży o wszystkim wiedzieli. Milion wyświetleń ma ten film w 10 minut. Konop dał na Instagramie. Ja pierdzielę. Marcin. Myślicie, że premier też ogląda? Marcin. Marcin pierdolony Dubiel. To postać, wokół której powstała wręcz legenda, że jest niezniszczalny. Dubiel jest kurwa niezniszczalny. Bo nie znam drugiej takiej osoby w polskim internecie, która miałaby tyle afer i jednocześnie radziła sobie tak dobrze. Dubiel no, odjechał już prawie wszystko. Począwszy od jego chujowych ustawionych pranków. Kuba! Kuba! Co? Założenia na głowę kondoma, przez zrobienie wirala z tego, jakiego kolega biegał sami wiecie czym w ręku po galerii handlowej. No! I ta muzyka. Sponsorowanego Blackface'a przez instrumentalne wykorzystywanie zbiórek charytatywnych do wybielania swojego zszarganego wizerunku. Przez reklamę firmy sprzedającej zegarki przepłacone o 6-cyfrowe kwoty. Oczywiście jest to niebagatelna kwota, bo to jest 500 000 złotych w tym momencie. Poprzedzoną reklamą tanich zegarków z AliExpress. Która minuta? 13. 13-krotną przebitką cenową jako produktów premium. Kończąc na kenijskim incydencie. Stary, skośny? Co jest grane? Jakie zajebisty! Myślałem, że nic mi już Dubiel nie zaskoczy, ale niestety Dubiel za wszelką cenę unikał tematu Stewarta. Na cage'ach oraz Twitterze. Przepraszam bardzo, ale one nie są prawdziwe i w momencie, w którym ktoś tego nie udowodni, to nie warto w ogóle tego... Cześć, co on tam pisał? Przeczytajmy też. W temacie przyznawania się do winy powinnaś siedzieć z buzią zamkniętą na kłódkę. W pierwszej kolejności przyznaj się przed sobą, że potrzebujesz pomocy, a dopiero później wracaj ratować świat swoimi wypocinami. To chyba on pisze do tej sukanek, tak? Która na Stu wzięła w 2020 rzeczy. One nie są prawdziwe i w momencie, w którym ktoś tego nie udowodni, to nie warto w ogóle tego wynosić.
Zniszczyłaś życie mojemu przyjacielowi Stewartowi. Posądziłaś go o rzeczy, których nie zrobił. Zgłaszałaś na policję. Wiesz dlaczego? Dlatego, że jesteś nieszczęśliwa i chcesz, żeby inni też byli. Nie umiałaś zaakceptować tego, że nigdy z tobą nie będzie, więc postanowiłaś... Umiejętnie dyskredytował Sukanek, spłycając jej osobę i zarzuty do problemów psychicznych, jednocześnie wiedząc doskonale, jaka była co prawda. Ta dziewczyna dla mnie nie istnieje. Dzięki za twoją książkę, którą wczoraj dostałem. Nie przeczytam jej, bo nie chcę zarazić się tym jadem do świata i ludzi. Marcin Dubiel. Ej. Ta dziewczyna to jest... Zresztą Marcin nie jest jedyny, ale nasze kolejne postacie odblokujemy w dalszej części odcinka. Marcin Dubiel postanowił wrzucić oficjalny, napisany przez prawników i PR-owców, czytany z kartki statement, który jest jedną z najgorszych odpowiedzi, którą mógł w tej chwili zrobić. Full HD jest i już daje. Minuta 14:20. Kłamiesz. Najgorszych odpowiedzi, którą mógł w tej chwili zrobić. Zaczyna się od odcięcia od Stewarta Ban. I wszystkich jego wstrętnych zachowań. Brzydzę się każdą osobą, która kiedykolwiek sprawiła krzywdę dziecku i chcę, żeby to wybrzmiało... Osobom? W sensie kolegom, bo nie ma dowodów nadal, że on się z kimś spotkał. Ale wiedział o koledze. Wstrzymam się od Stewarta i wszystkich jego wstrętnych zachowań. Kto by się tego spodziewał? I od pierwszych sekund... Dubiel pierdli głupoty. Owszem, przez wiele lat byliśmy przyjaciółmi, natomiast nie patrzyłem nigdy w jego telefon i nie miałem prawa wiedzieć, co pisze do innych ludzi. Mimo naszej wieloletniej znajomości okazało się, że nie wiedziałem o nim wszystkiego. To dosłownie na tych głosówkach byłeś przy Stewarcie, jak on wysyłał te pojebane wiadomości do dziecka. Ba, nawet sam w konwersacji z tym dzieckiem nazywałeś ją 14. Tak mi z nami tylko jest tak, że wyglądasz na zdjęciach 10 tysięcy razy lepiej niż w realu, czy nie? Bo mi to po prostu nie pasuje. Co nie pasuje, bo nie rozumiem. W realu wyglądam bardziej tak płci, tak słodko. Nie wiem, jak to określić. To mi nie pasuje, że masz 14 lat. I żeby przyjechało do ciebie do Jaworzna, to się zabawicie. Chodź do Jaworzna, to mnie znajdziesz. Zabawimy się ostro. Bez Stewarta, tylko ja i moja 14. Sugerowałeś jej w konwersacji, oczywiście w formie żarciku, żeby wysłała ci cycki. Napisałeś dosłownie, że ma 13 lat, a ona cię skorygowała, że ma 14. Byłeś wtedy pełnoletni, ale wciąż... Sorry, ale co? Sorry, ale i tak zrób. Proszę, zapłacę. Chodzi o zdjęcie tych? O ja pierdzielę. Nie, że ma 13 lat. A... Pieniądze z deala z Coca-Colą? Co Coca-Cola na to wszystko? Jak coś u mnie może być logo, nie? Ona cię skorygowała, że ma 14. Przepraszam. Byłeś ale wciąż nie przerwałeś tej konwersacji. Pytałeś się, czy ma chłopaka i dopytywałeś o Stu i wiedziałeś, że byli w bliskim kontakcie. Wysyłałeś filmiki, jak leżysz ze... Full HD jest? 15:30. Dziecka. No nie ma Full HD w dupę. W kim kontakcie? Wysyłałeś filmiki, jak leżysz ze Stewartem w łóżku. Siema, Stewart. Jaki pechek, jak gejoza. Na jednej głosówce nawet się kłóciłeś ze Stu, że ty ją kochasz, żeby go wkurwić. Bram, co moja... No co, nie mogę powiedzieć, że ją kocham? Nie. Czemu? Stu zazdrosny o 13-latkę. Tylko zapisać to twoje, że ją kocham. No dobra, nie kocham cię. Jednak. Znajdę sobie kiedyś jakąś laskę i będzie ładniejsza od ciebie i Stu mi będzie zazdrościł. To jest kurwa nie do wybronienia. Nie wiem, czy to, co pisze, jest logiczne. Wiem, Marcin, po prostu według mnie powinniście się spotkać albo coś, bo takie romansowanie przez internet jest fajne, ale ile można, spotkajcie się, to moja rada. On to pisze do 13-latki, tak? To rada Marcina Dubiela, który PiS mówił na Instagramie, że niczym nie wiedział, radzi 14-latce, żeby się spotkała z 10 lat starszym w dupę Stu? Bo ile można romansować w internecie? Ja pierdzielę. I chłop ma czelność potem na Instagrama to wstawiać, co wstawił. Ale słuchajmy dalej tego statementu. Kierowała do sądu karnego prywatny akt oskarżenia przeciwko Sylwestrowi Wardędze. Ten materiał to czysta manipulacja, czego dowodzi 13-stronicowy akt oskarżenia. Ja gdzieś tutaj miałem zapisane wszystkie punkty, których chciałem się. A! Klasyczek!
Brak interpretacja faktów w materiale Wardęgi oraz wyciąganie daleko idących wniosków jest dla mnie krzywdzące i bolesne. Będę walczył o swoje dobre imię i ukaranie osoby pomagającej. Wybrałem do tego drogę procedury karnej, dlatego że chcę rozmawiać o faktach i dowodach, a nie zmanipulowanych i wyrwanych z kontekstu fragmentach rozmów z czasów, gdy miałem 18 lat. W tej chwili tylko przed sądem uzyskam szansę na taką rozmowę. Nie wierzę, że on jeszcze bardziej pogorszył sytuację. Nie wiedziałem, że można gorzej, naprawdę. Każda medialna wypowiedź będzie analizowana przez moich prawników. Weźcie mnie tam też, dopiszcie do tego pozwu, to może z Sylwkiem się razem pośmiejemy na sali rozpraw. I naprawdę nie wiem, jaką formę obrony ty chcesz obrać. Wiedziałeś o jej wieku, bo podała ci go kilkukrotnie. Wiedziałeś, że 14-letnia dziewczynka kręci z twoim 20-paroletnim przyjacielem i zapraszałeś ją do Jaworzna, żeby się zabawić. Chodź do Jaworzna, to mnie znajdziesz. Zabawimy się ostro, bez Stuarta. Tylko ja i moja 14. Bogzel przynajmniej bezpośrednio odniósł się do zarzutów. Jego odpowiedź też nie jest idealna i zaraz do niej przejdziemy, ale Nie mówcie o Foxdelu. Jednak to będzie smutne chyba. Moment Dubiela jest tragiczny. Nie wiedziałem, że aż tak nisko da się upaść. Nie kumam, dlaczego po jego publikacji ma takie wzrosty na Instagramie. Chłop nawet obliczył takiej afery. O ja pierdzielę. To znaczy, że świat już się kończy. Miał przedwczoraj przyrost 8,5 tysiąca followów, a dziś 12 tysięcy. Jeżeli będziemy go za takiego uważać, to Dubiel dalej będzie niezniszczalny. Dlatego najlepszym i najszybszym sposobem na pokazanie swojej dezaprobaty jest po prostu unfollow i nie każe wam tego robić. Bycie influencerem to powinien być przywilej dla osób, które coś wnoszą, są wartościowe i nie kłamią w żywe oczy w tak poważnych sprawach. Zróbcie to, co w tej sprawie uważacie za moralne. Tutaj należy się duży szacun dla Justyny Sukanek, która jako pierwsza nagłośniła zapędy Stuarta i konfrontowała go prywatnie w tych sprawach już w 2017 roku. Jednak zawsze wina była zrzucana na nią. To są te rozmowy, co były u Wardęgi, z tego co widzę. Stuart nazywał ją chorą psychicznie, samolubną, egoistyczną i zrzucał winę na kolegów z branży. Ja się dziwię, że Disowski się nie martwi. Ma żonę, a fanki ciągle mu zdjęcia wysyłają i to zapisuje. O kurde, czy... bo to jest to, co było zakryte, to Disowski u Wardęgi, ale już to odsłonili, bo wyszły dowody, że jest na niego brudy, tak? Ja się dziwię, że Disowski się nie martwi. Ma żonę, a fanki ciągle mu zdjęcia wysyłają i to zapisuje. Nie każdy ma paranoję jak ja. Inni mają wy... i dalej zapisują, screenują. Ja z fanami mam zero kontaktu. Ma wyjeb... chodził nago przed 14-letnimi... Kto na B? Fanka. Ja z fanami mam zero kontaktu. Ma wyjeb... Nie mów, że... On. Nie mów, że Buxton. Chodził nago przed 14-letnimi fankami, imprezowali u niego, upijał ich. Jedna tak się d***ła, że kąpała się nago. Nie, niemożliwe, że o Buxtona chodź, jak to? Kami, imprezowali u niego, upijał ich. Jedna tak się d***ła, że kąpała się nago. Na nic z tego, co tutaj napisał Stuart, nie mam dowodów. A przynajmniej tak myślałem, dopóki nie wyszły dowody na Disowskiego, ale o tym będzie, jak skończymy wątek Stuarta. Mógł to sobie wymyśleć w celu manipulacji i umniejszania... Jest już jakoś? Nie ma pewnie. Czynów. A jeżeli ktoś posiada na którekolwiek z jego słów dowody, dobrze wiecie, gdzie się zgłaszać. Sukanek mu odpowiedziała. Nie robisz z tym nic. Ich trzeba wszystkich zamknąć albo chociaż dać nauczkę. Pokazać, że tak nie wolno. Że robią źle. Jak nie chcesz się tym zająć, to sama to zrobię. Co Stu skwitował, że ją posrało. Ciekawe, dlaczego tak się obawiał, że Justyna chce rozliczyć innych youtuberów. Może zostałby pociągnięty za nimi. Dalej Stuart wyskoczył z absurdalnym przykładem. Araby jakoś nie mają YouTube'a, a traktują laski gorzej. Co ma... Boże! Boże! Stu naprawdę... Chyba ktoś na nim przeprowadzał eksperymenty, bo on ma obumarłą jedną półkulę, naprawdę. Ma kurwa, pingwin do wiatraka. Dalej mamy standardowe zrzucanie winy na Justynę. Masz problemy, masz paranoję. Jednak Sukanek dalej wałkowała ten temat i dobra, naprawdę dwie, wybacz. Chwała jej za to. Nie zostawię tak tego Stuart, ludzie boją się coś zrobić, ja się nie boję. Ze strony Stu mamy ponownie manipulację i zrzucanie winy na cały świat. Świat jest jaki jest, wina mediów, że naciskają na piosenkach. Pozwij też piosenkarzy, że promują... A to było Wardęgi. Pozwij Musical.ly, pozwij Google, wyśmieją cię ludzie. Ciekawe, czy już wtedy Stuart miał w swoim biznesplanie zapisane, że jego agencja również będzie seksualizować content dla dzieci, ale więcej o tym za chwilę. Więc bez przerwy Stuart obwiniał Justynę, że coś jest z nią nie tak, zbijał ją z tropu w kwestii ewentualnego nagłośnienia tematu i pokazywał palcem na tysiąc innych... Przeczytajmy, co tam było, tak, bo tego było. Udaje, że twoja racja to święta racja i każdy ma siedzieć, to nazywa się egoizm i samolubność. Może te laski chcą wysyłać, może
ludziom to nie przeszkadza, może obie się cieszą z tym. To, że ty masz problem z tym, to już wtedy tylko i wyłącznie twój problem, bo ty masz inną wiarę i poglądy. To tak samo, jakbyś była muzułmanem i naciskała, że tylko muzułmańskie poglądy są prawidłowe. Nienawidzę też takiego podejścia. Jak już masz z czymś walczyć, to kurde walcz z czymś, co jest złe, a nie coś, co jest podzielone zdaniem. Boże. Nie, Stiu naprawdę jest popieprzonym z wyrolem. Nie wiem, powinni go zamknąć w trybie natychmiastowym. Czy ten człowiek ma coś naprawdę? Stiu równa się Buxton? To Stiu pisał do tej sukanek. To są wiadomości Stiu. Przed internetem tylko rodzina wiedziała, że się... no. Przed tą dramą. Stropu w kwestii ewentualnego nagłośnienia tematu i pokazywał palcem na tysiąc innych rzeczy, co jest podręcznikowym przykładem gaslightingu, czyli jednej z najbardziej obrzydliwych technik manipulacji. No, potem dowiadujemy się z czatu o przykrej sytuacji. Byłem w dzieciństwie, kazali mi robić różne rzeczy. Wygląda to jak... To Stiu? To tylko tego brakowało do układanki, żeby go bardziej zrozumieć. W sensie... O przykrej sytuacji. Byłem... To go jak coś nie tłumaczy, żeby nie było, że był molestowany w dzieciństwie, to nie tłumaczy go. Ale brakowało tego do układanki. Bo cały czas się zastanawiałem, czemu on ma takie poglądy. A często tak jest. Kurde. Tato ci coś robił? Ktoś ci coś zrobił, bo mnie... walili, jak byłem mały? Kazali mi robić różne rzeczy i nawet ja nie mam takiego urazu jak ty, więc o co ci chodzi? W końcu tylko pogarszysz sytuację? Katowali czy molestowali? Ludzie nie są idealni. Pojęcie wiekowe jest uzasadnione od kraju i praw. W dzieciństwie kazali mi robić różne rzeczy. Wygląda to jak kolejna manipulacja Stuarta, aby wzbudzić jakieś współczucie. Tylko pytanie brzmi, czy to jest wytłumaczenie jego zachowania? Wczesna trauma kontaktu z na dzieci może się zdarzyć później w następstwie już dorosłego życia, że mogą się przejawiać jako zaburzenie preferencji seksualnych, między innymi pod postacią pedofilii, tak? Czyli tutaj... Czyli... Czekaj, to jest dodatkowy... Można tak to interpretować, że Stiu był molestowany, dlatego ma zapędy pedofilskie i w sumie jest pedofilem. Ale przez to, że on molestuje te dzieci, to jakby będzie więcej pedofilów przez to? Bo jakby on molestuje dzieci i te dzieci też będą miały takie zapędy? Czy po prostu jest jakaś szansa, że będą miały zapędy? Jest szansa. Czyli jeszcze gorzej będzie. Nie tylko niszczy dzieciom psychikę, ale jeszcze będzie jeszcze gorzej na świecie dzięki niemu. Ty, to jest popieprzone. Ja pierdzie. Co może być też spowodowane tym, że takie osoby mają niskie poczucie własnej wartości, czują się odrzucone, nieakceptowane. Trudno im wejść w dorosłą, zdrową relację ze względu na niskie poczucie własnej wartości. Dlatego taką łatwym kąskiem, brzydko mówiąc, dla nich taką... Tego nie zwalnia z niczego? No oczywiście, że nie. Ofiarą jest dziecko, bo dziecko jest bezbronne, bardzo ufne i takie często naiwne. Dalej powraca wątek pojedynczej ideologii Stewarda w kwestii wieku zgody. Pojęcie wiekowe jest uzasadnione od kraju i praw, które są. To, że uważasz, że 15 lat to jest źle, to tylko i wyłącznie uzależnione od tego, gdzie mieszkasz i od twoich przeżyć. W innych krajach od 12 lat jest okej. Według natury, kiedy laska ma okres, więc pewnie 12 lat, a w ogóle nie myślisz logicznie. Tak, nie myślisz logicznie, tylko
ja myślę logicznie, jak laska ma 12 lat, to w mojej głowie jest dojrzała i gdzieś na drugim końcu świata też jest legalna. Jesteś zacofana, egoistyczna i samolubna. I wiecie, co jest w tym najśmieszniejsze? Że nawet w tym słynnym Meksyku nie możecie sobie jako dorosły facet spać z 12-latką. Dziewczyna musi mieć 16 lat, czyli panie Barton więcej niż w Polsce, a granica 12 lat ma zastosowanie tylko jak sam jesteś w podobnym wieku. Stu lubi też rzucać... No to dla Stu nie ma już nadziei. Może się spokojnie poddać eutana. Oczywiście nic nie sugeruję, przepraszam, i każdy jest równy. ...winę na te 12 i 14-letnie dziewczyny, pisząc, że one same piszą, one same wysyłają i poza podejmują decyzję. Na pewno 12 czy 14-latka jest w stanie podjąć dorosłą i świadomą decyzję na twoim poziomie, Stuart. Ja w swoim doświadczeniu zawodowym wielokrotnie spotkałam się z osobami, które były sprawcami przemocy. Eukaliptus, tak. Często powiela się taki schemat, takie osoby po prostu to wypierają. One mówią, że to się nie wydarzyło, że zostało pomówione. To jest taki schemat, który się bardzo często... Czyli po prostu w skrócie i o nie wiedział, tak? To, co mówi ta pani. Powtarza. Natomiast no, są też przypadki osób bardzo głęboko zaburzonych, z zaburzeniami preferencji pod postacią podobną. Oni po prostu nic złego w tym nie widzą, nie? I tutaj łączy się to z wieloma też zaburzeniami. Następnie powtarzam. Tylko pytanie, bo mówił, że... Nie, dobra, nie, bo tak przez chwilę myślałem, czy Stu nic złego w tym nie widział, ale przecież się bał policji, ale on po prostu się bał konsekwencji, ale nie widział nic złego przecież w swoich zachowaniach. Trzeci raz, w Polsce 15 lat, w Anglii 16 lat, Ameryka 18, w Meksyku 12 lat. To może, Stuart, wyprowadź się do Meksyku. Nawet w Anglii, w której teraz przebywasz, wiek zgody jest wyższy niż w Polsce. Czekaj, kto? Stu. Przybałem, że Buxton. Kolejny przypadek jest obrzydliwy, ponieważ dziewczyna zabezpieczyła nas na czacie rozbierane zdjęcie przedstawia przyrodzenie Stu z dorysowaną, uśmiechniętą buźką. I hej, kotku. Zdjęcia, które wysyłał jej Stuart. Daj mi jej na imię Agnieszka, połączył mnie z nią Gimper, bo ze wszystkich kanałów... Gimper niewinny, mówiłem ci to od początku. Gimper nie jest to zawieszany. Wiedziałem. I dobrze. Zgłosiła się tylko do niego. I dzięki temu to jest naprawdę ważna cegiełka w tej sprawie. Dostałem od Agnieszki dowód osobisty, na którym widnieje rocznik 2000 z urodzinami w sierpniu. Dziewczyna poznała Stuarta na jednym z meetupów w 2014 roku. Czyli miała 14 lat. Tak ci pomagam liczyć, widzu. I sobie. 2014 oficjalnie otwarty! Stuart pierwszy raz spotkał się z dziewczynką przed jej 14 urodzinami. To była coś a la randka, czy...? Tak można powiedzieć, no bo to byliśmy wtedy, umówiliśmy się w Silesii, to jest galeria w Katowicach. Poszliśmy tam na kawę. Byłem w tej galerii. Z tego, bo oczywiście są ale bez dzieci. Że hihi, patrzcie, jestem ze Stuartem w kawiarni. Po kawie Stuart zaproponował 13-letniej dziewczynce pojechanie do jego mieszkania. No i pojechaliśmy do niego. Bo cel był taki, że pooglądamy Grę o Tron. Zrobiła mu wtedy nawet zdjęcie z ukrycia w taksówce, a w mieszkaniu się z nią namiętnie całował. Tam jak byłam już u niego, no to wyszło, że się całowaliśmy, nie uprawialiśmy nie robiliśmy nic takiego, no ale całowaliśmy się dość sporo. Czy całowanie się z dzieckiem 13-letnim jest już karalne? Chyba tak. Stonowi nie przeszkadzała tak, 8-letnia różnica wieku, aby spotykać się z dzieckiem na randki. Na oficjalnym zapisie rozmów Słucapa nawet pytał się o wiek przed spotkaniem. Dziewczynka mając... Ile masz lat? Może to przeczytam. Wtedy jeszcze 13 lat napisała mu, że ma 14. Tak czy siak nie... Cześć, przeczytajmy to. Ciężko to rozczytać, ja się postaram. Ile masz lat? Musisz mi powiedzieć. To Stu pisze. Dlaczego ci muszę powiedzieć? No bo muszę wiedzieć, skoro mamy się widzieć. Ja ci napiszę, a potem się przestaniesz do mnie odzywać itd. Nie przestanę i tu dwukropek, gwiazdka, czyli całus. Ale będę musiał, jak nie powiesz, bo siedzę z niepewnością i się stresuję. Nie stresuj się, boję się po prostu zrozum. Ty się boisz, ja się boję. No właśnie. Dzięki, że jeszcze mi to... Uświadomisz? Nie wiem, co tu jest zapisane. To, no,
Ciężko się to czyta, dobra, ale napisała, że ma 14 tutaj niżej. Tu jest wiadomość, że ma 14. Przed spotkaniem. I on napisał dobranoc. Dziewczynka mając wtedy jeszcze 13 lat, napisała mu, że ma 14. Tak czy siak nie przeszkodziło mu to w podaniu jego adresu w Katowicach i pisał... A, okej. Czy podał swój adres? Dobra. W tekstu w pokroju, chciałbym, żebyś usiadła między nogami i się tulnęła. Psz, nic nie powiedziałem, ale... W pokroju, chciałbym, żebyś usiadła między nogami i się tulnęła. Psz, nic nie powiedziałem. Ale gdzie ten buziak? Obojczyk już bardziej... niż usta. Półko słodkie, szyja to już też co w nie, podniecąco. Ich romantyczne spotkania były przeplatane obrzydliwymi snapami od Stewart. Leżę i czekam. Chciałbym, żebyś leżał, ale 3 metry pod ziemią. Kurde, coś miałem na chwilę ten. Nie wiem, co mówiłem. Marta, gdzie był nagi i pisał, leżę i czekam. Hej kotku, wysłał nawet k***a. Swojego ale każdy jest równy. Do 14-letniej Wicki. Nienawidzę k***a tego tematu. Zrobiłem mały research i Stewart w tym czasie wrzucał też posty na Instagrama, gdzie widać, że ma dokładnie taką samą budowę ciała. Jeżeli spojrzymy sobie na pokój, który widać w tle na tych snapach, to jest to jego stare mieszkanie w Katowicach. Masz może jakieś nowe zdjęcia dla mnie? Na snapie już się sexy zdjęć spodziewam. Co ciekawe, to Stewart utrzymywał kontakt z tą dziewczyną przez... Wyślesz coś fajnego. Dla mnie? Na snapie już się sexy zdjęć spodziewam. Co ciekawe, to... Ja smutny w walentynki, a ty nic nie wyślesz fajnego? Sadgę. Uważasz, że Stu jest giga normalny, a ja uważam, że masz perwa na tym kanale XD. Stewart utrzymywał kontakt z tą dziewczyną przez wiele lat i napisał nawet do niej w 2020, już przed swoim odejściem z internetu i próbował odnowić kontakt. Znowu do niej zarywał, ale dziewczyna go zgasiła tekstem: zawsze mnie traktujesz jako obiekt sek... Ale czy Stu kiedykolwiek nie traktował swoich widzek jako obiekt sek... Kurde, ile tego ja pierdzielę. Sprowadzanie nastolatek do swojego mieszkania stało się u niego standardem i kolejna dziewczyna, którą nazwiemy Maja, zamieszkała nawet u niego na miesiąc. Jest z 99 rocznika i miała wtedy 15 lat, więc w teorii była legalna, ale to, co odpierdolił Stu, przechodzi ludzkie pojęcie. Dziewczyna na swoim asku udostępniała wiele zdjęć z mieszkania youtubera i odpowiadała na pytania, które go dotyczyły. Była tam... Cześć, zdjęcie ze Stu masz? Horroru swoim szukał? Asku udostępniała... Horroru szukał? Wiele zdjęć z mieszkania youtubera. Ty jesteś ze Stu, czy tylko się przyjeździcie? Bo raz mówią tak, a raz tak. Co się wpieprzacie? Jezu, ja mnie już pytają na jego i mój temat. Patrzcie swojego życia. Ona zaczęła nawet pisać jak Stu, jakby nie była z Polski. Czy to jest... Zaraziła się czymś? I odpowiadała na pytania, które go dotyczyły. Była tam również transparentna ze swoim wiekiem. Ale puszka Pandory znalazła... W sensie, ona była 15, czyli ogólnie według prawa była legalna, tak? W sensie nie ma jakby wyroku za to, że on nawet się z nią walił. Okej. Okay. I tak jest to popieprzone. I tak jest to chore, 15 lat? ...zło się w ich wiadomościach prywatnych na Messengerze. Jak już u niego często przebywała, to Stu wielokrotnie próbował się do niej dobierać. Ledwo się przytulić dasz, wstydzioch z ciebie straszne. Dresy związane jak na klucz na pasie, żeby nawet paluszek mu się nie zmieścił. Boże, jaki cringe'em jest Stu, tak przy okazji tylko. Takim cringe'em, on jest, on takie dziwne rzeczy pisze. Że też to działa w ogóle. Że też to działa i ktoś to widzi i po prostu go nie opluje. To jest naprawdę dla mnie niewytłumaczalne. Niech ktoś kurwa spróbuje pisać, że miała 15 lat i była legalna. Chłop potem ciągle naciskał na spotkania, prosił ją o... Nie wiem, 15 lat to jest bardzo mało. W sumie to jest trochę dziwne, że 15 lat i to może, że za to już się ma wyroku. W sensie to nie wiem, jak kto na to chyba patrzy, ale 15 lat, a 14 to już prawie nie ma różnicy. Naprawdę to jest dziwne. Ja pierdzielę. Zdjęcia, a jak już do niego przyjeżdżało, to potrafił robić jej zdjęcia z ukrycia. Nie mam pojęcia, co on za potajemne zdjęcia robił i mnie to przeraża w tym momencie, wiesz? Oraz chciał spać obok niej nago. Będzie ci przeszkadzać, jak śpię nago? Serio? Wyśpię się na kanapie. Nie możesz, chcę, żebyś spała ze mną. Na kanapie pośpię. Jak to wam się nie wydaje zwyrowskie i obrzydliwe, żeby spać nago przy nowo poznanej 15-latce i naciskać na to, mimo że ona nie jest zainteresowana, to wam rozwali łeb. Myślałem, że może ktoś cię zgwałcił.
zapił. Nie chcę o tym pisać. Co się stało? Dotknął ci c***a na siłę? Pocałował, jak byłaś pijana? Jak nie, to chyba nic strasznego, chyba że na przykład obudziłaś się i wbił konia obok ciebie. Dziewczyna ponownie odpowiada, nie chcę o tym gadać. Na co Stu? Na szczęście się nie obudziłaś, jak ja robiłem. Nie mogę. Ja pierdzielę. Co? Co? Robić jak śpisz? Dziewczyna wtedy nawet nie zrozumiała, że temu zwyrolowi chodziło o masturbowanie się do jej osoby podczas kiedy spała. Zresztą kto normalny żartuje w sytuacji, kiedy pada temat gwałtu? Przy Maji wyszła również niepewność siebie oraz zazdrość Stewarta. Gdy dziewczyna wspomniała o tym, że lubi jakiegokolwiek innego youtubera, ten od razu przechodził w tryb ofensywny. A co, piszesz z nim? Podoba ci się? Okej, to nie przeszkadzam wam. Widocznie miała prawo mieć kontakt tylko ze Stewartem. Stew zazdrosny o dzieci. No ale w sumie patrząc po tym, co się dzieje, to miał dużą konkurencję. Nie dziwię mu się, że zazdrosny od każdego. Stewart lubił nazywać swoje małoletnie fanki kotkami i nawiązywać z nimi bliższe relacje po tym, jak zrobili sobie zdjęcie albo spotkali się na meetupie. Dokładnie taką sytuację miała kolejna dziewczyna, czyli Iga. Z 2001 rocznika, bo podczas kiedy miała 14 lat, Stu oferował jej spanie w tym samym pokoju. Mam 14 lat, bez przesady. Mogłaś przez kilka dni, tobie się nie chce. Nagle teraz nie możesz, a ja nie mogę. Jakie bez przesady? Nie mogłam przez kilka dni. Chyba i tak miałaś zostać. Czemu on pisze, jak miał delay? Znaczy ma trochę coś z mózgiem, no to dużo, ale on pisze też dziwnie znowu. Telowym. Dziwił się, że ta nie chce do niego przyjechać na dłuższy czas. Dziewczyna mu nawet odpisała, mam 14 lat bez przesady. Najfajniej by było się położyć i oglądać film. Możemy oglądać, ale wiem, że przyjemność sprawiłoby ci spędzenie czasu ze znajomymi, a nie z 14-letnią gówniarą. Bardzo mądra dziewczyna. Ale jeśli myślicie, że Stewart zrobił jej już wystarczająco kompleksów, to niestety było jeszcze gorzej. Iga z racji na swój 14-letni wiek była bardzo szczupła i typ jej potrafił stwierdzać akcję. Jakby były 3 stopnie, to miałabyś pierwszy. Na pewno masz. To nie jest normalne, żeby myśleć, że jak teraz wyglądasz, to jest normalne. To ciekawe, to Sukanek podzieliła się na swoim story jak... Cześć, co? O co? Co się dzieje? Ty wielki doktor, chyba w dupę doktor Mengele, pieprzony w dupę Stewart. Pieprzyć cię, pedofilu pieprzony. Co tu się dzieje? Zapieprzony doktor się znalazł, co mówi, ile kto ma ważyć. Co się dzieje? Normalne, żeby myśleć, że jak teraz wyglądasz, to jest normalne. Nie, ciekawe, to Sukanek podzieliła się na swoim story, jak Stu cisnął ją, że mogłaby wyglądać szczuplej, że jest gruba i odbiło się to poważnie na jej zachowaniach od życia. Teraz mam idealną wagę do sylwetki. Teraz masz, tak, a możesz mieć tak. Niedaleko. Co? A, że tak? Też jak spojrzymy na postać Fagaty i tą tonę operacji plastycznych, to mimo, że była naprawdę ładną i naturalną dziewczyną, to wpadła w masę kompleksów, które chciała za wszelką cenę ukryć. Czy to przez związek ze Stewartem? Ciężko stwierdzić. Oprócz dziewczyn, które wam właśnie wymieniłem, łatwo wciąż pozostaje tak. Kwestia 13-latki, o której Sukanek nagrała te słynne storiesy. Ukłamywał mnie na temat tego, czy zrobił komuś krzywdę. I to nie chodzi o osobę pełnoletnią, tylko o osobę niepełnoletnią. Chodzi o osobę, która... miała bardzo mało lat. Udało mi się dotrzeć do tego, kim jest ta dziewczyna, jednak ze względu na swoją aktualną pracę nie chce ona w tym uczestniczyć. Dotarłem jeszcze do innej dziewczyny, która posiada całą kryptę na Stu i zgraje jego przydupasów, jednak dalej boi się ją ujawnić. Może po moim filmie zmieni zdania. Wciąż bardzo wiele wątków nie zostało... Mam nadzieję, że zmieni zdanie, bo to trzeba wypalić do samego końca, rozumiesz? Nie, że tylko wierzchołek się zetnie góry lodowej, ale do samego końca. Bo nadal to będzie się gdzieś tu czaić. To trzeba całkowicie. Odkrytych i to tych najmroczniejszych. Z tego miejsca mogę wam nawet zagwarantować autentyczność czatów Oli z tego słynnego wywiadu z Wontorem, który zresztą został zrobiony tragicznie, zaszkodził sprawie i odstraszył inne dziewczyny, zostawiając po sobie wiele znaków zapytania i niedopowiedzeń. Gratuluję Wontor za koncertowe sprawy i uwierz mi, że było bardzo blisko do wycofania się wszystkich dziewczyn, bo chciałaś być pierwszym, który opublikował swój materiał. Olczak tam między innymi powiedziała, że nie chce zradzać kolejnych pseudonimów ludzi, którzy są w to zamieszani, więc pojechałem do niej kilkaset kilometrów, rozmawialiśmy przez kilka godzin i dostarczyła mi materiały na Verteza oraz na Boxdela. Nie... O nie... Proszę Baxton, nie... Pasuje mi tutaj jedna kwestia, bo dzień po spotkaniu nagle wycofała się z publikacji jej czatów z Boxdelem, a 2 dni temu wstawiła z nim filmik, gdzie Michał tłumaczył... to pamiętacie to? Gadaliśmy o tym, że
czy Konopski powie, że ona dała dowody na Boxdela i Werteza. I jak Konopski po prostu może powiedzieć w filmie, że się wycofała z powiedzenia, że ma na Boxdela i dobrze, że to zrobił. Czyli to znaczy, że ona musiała do ręki wziąć. Trochę obrzydliwe. W sensie, wiesz, to klipy mogły ją nawet skrzywdzić. Ale czemu ona wybiera zarobienie pieniędzy lub cokolwiek, mógł jej nie dać pieniędzy, ale cokolwiek zamiast za ubiciem tego gówna. Czemu? Nie wiesz, co jej powiedzieli. No tak, tak, mówię właśnie, pieniądze lub coś innego. Ale tak najprościej by było, nie? Patrzy się z całej afery. W wywiadzie Wontora Ola mówiła, że z Boxdelem była gruba drama, przez którą miała próby i wszystko przez to, że wyciekło jej intymne zdjęcie, które wysłała do Boxdela. Dalej powiedziała, że nie wierzy temu influencerowi, że on tego nie rozesłał dalej i nie poda jego nazwy, bo boi się o swoje bezpieczeństwo. Ja byłam po uszy zakochana w pewnym youtuberze, którego ksywki nie będę wymieniać ze względu na moje bezpieczeństwo. W konwersacji z jedną z dziewczyn, z którą pisał Boxdel, wysłał tam też tak zwanego softa Oli. Kiedy odmówiła mi publikację jej konwersacji z Boxdelem na Messengerze, to wysłałem jej to na dowód i zapierała się, że to był fake. A dzień przed odpowiedzią Boxdela, jak Ola do mnie zadzwoniła podczas nagrywania odcinka, też jej o tym wspomniałem i dość mocno się zbulwersowała. A co w kwestii tego, że rozsyłał twoje softy do innych twórców? Weź, to jest w ogóle screeny można podrobić, mnie to w ogóle nie... A ty wiesz, że pokazała nagranie ekranu z tym, jak on to wysyłał dalej, nie? A teraz na odcinku Boxdela padł tekst, że oni to już dawno sobie przegadali i wszystko jest już ogarnięte. Ogarniemy to. Razem z Olką porozmawialiśmy na ten temat. Było mi w chuj głupio ogólnie przez to, bo mieliśmy dobre relacje z Olcią. Zawsze była dla mnie git, a ja młodzieńczą głupotę i za to też jakby nawet teraz publicznie bym chciał cię przeprosić. Bo... Nie ma sprawy. Boxdel też przez wiele lat w ich konwersacji zapierał się, że tego nie rozesłał. Skąd nagle taka informacja, że... Tam było, ja nic nie rozsyłam, pisał Boxdel. No temu topór został zakopany. My to przegadaliśmy już dawno temu, jakby topór jest już naprawdę dawno temu zakopany. Dawno temu, czyli chwilę przed nagraniem tego odcinka? Czekaj, tam była wiadomość. My topór jest już naprawdę dawno temu zakopany. Dawno temu... Sama powiedziała i zdała materiały także na Boxdela, ale się wycofała i jednocześnie mówi, że przecież sprawa z Boxdelem jest dawno załatwiona. Skoro jest dawno załatwiona, to dlaczego jeszcze kilkanaście godzin temu dawała pozwolenie Konopowi na udostępnienie materiałów? No właśnie, i to jest najgorsze u Boxdela. Czyli chwilę przed nagraniem tego odcinka. W każdym razie spoko, że po latach się przyznał, chociaż uważam, że zrobił to tylko po to, żebym ja pierwszy wam o tym nie powiedział. Całkiem sprytne, ale tonący, brzydwie się chwyta. Ludziom też nie do końca spodobała się narracja w nowym odcinku Boxdela, czyli to wszystko to były żarty i inne czasy. W kontekście ich relacji z Boxdelem i czasów teamspeakowych, rzeczywiście community było toksyczne, na YouTubie był dziki zachód, bo nie było tam jeszcze setek milionów złotych budżetów reklamowych, a Boxdel był młodym gościem. Chociaż dla wielu osób w internecie to wciąż nie jest żadna forma. Takie były czasy, taka była konwencja, tak się pisało. Paxton. Wytłumaczenia. Czy to oznacza, że jej wiadomości ze Stu to też były inne czasy i żarty? No bo właśnie. Trochę ma to taki wydźwięk, jak robić 40-minutowy filmik o obrzydliwych wiadomościach Stewarta. A teraz się okazuje, że te z Boxdelem to były tylko żarciki. Ola w wywiadzie Wontora powiedziała, że nie wymieni ksywy Boxdela, bo boi się o swoje bezpieczeństwo. W rozmowie ze mną też mówiła, że się boi i nie rozumie, dlaczego ja się niczego nie obawiam. Jakby mafia minecraftowców miała mnie dopaść. Jakby co by się miało stać Wardendze i co by się miało stać Konopowi? To Giga Chatrock! Po drugiej stronie, tylko to są p***y z Minecrafta. O sprawie Michała w szczegółach dopiero powiedziała mi na żywo i wtedy przekazała na jego temat materiały. Co ciekawe, to w konwersacjach ze swoimi znajomymi jeszcze w 21 roku potrafiła go dosłownie nazywać p***ilem i zastanawiać się... To ona o Boxdelu? Jezu, mam dość, że pedofil to jeszcze... A, tu jest ten screen, to jest prawdziwe! Tego screena widzieliśmy 3 dni temu. Ona o Boxdelu pisała. Ta do mnie pisała, jak miałam 13, 19 i go wyzywała od pedofila. I nagle u filmiku na Boxdela mówi, to były żarty, wiem, że wysłałam ci softa i ty to wysłałeś dalej, no ale to był młodzieńczy błąd. Ja pierdzielę. Boże, naprawdę. Ona zaczęła jakby przewracać te domino, tak? Bo wystąpiła w tym filmie i na Stu wyciągnęła rzeczy. Mimo, że ten film i tak był trochę szkodliwy i mógł popsuć, tak jak mówi Konopski, wszystko, to jednak zaczęła to robić i nagle jej to nie przeszkadza. Tutaj brakuje tego puzzla. Czemu?
Czy dostała pieniądze, czy dostała cokolwiek? No o co tu chodzi? Coś tu nie gra. Kiedy go wywalą z fejmu. Na tym screenie do znajomego, nie wiem czy celowo, ale pomyliła się z wiekiem, bo Boxer miał wtedy 17 lat, a ona miała 13. No ale teraz nagle całą winę zwala na... Co? Boxer miał wtedy 17 lat, a ona miała 13. Czyli Boxer miał 17, no właśnie. A gadał, że miał w filmie, że miał chyba 19. Znowu kolejna rzecz. No ale teraz nagle całą winę zwala na Werteza, czyli minecraftowego youtubera, to... Go też się bała? Ale potem 14, 18, no racja, racja. Potem 15, 19 i tak dalej. Nic z ksywki. Do wątku Werteza wrócimy za chwilę, bo okazało się, że on też jest oblechem. W internecie nawet zaczęły pojawiać się całe kompilacje, jak Ola zaprzecza sobie wszystkiemu, co powiedziała na wywiadzie u Wontora. Byłam po uszy zakochana w pewnym youtuberze i fakt, że dzieliły nas tylko 4 lata, spowodowało, że mieliśmy ze sobą bardzo dobry vibe. Bo oni wiedzieli, ile ty masz lat. Tak, oni wiedzieli, oczywiście, że wiedzieli. Nigdy klarownie w sumie nie powiedzieliśmy, ile mamy lat. Czy nie wszyscy wiedzieli, to nie była w ogóle żadna tajemnica. Na Facebooku miałam, ile mamy lat. Ja w opisie nawet na YouTubie miałam, ile mam lat. Byłaś poniżej 15 roku życia. Definitywnie poniżej. Definitywnie poniżej. No i razem z Olką porozmawialiśmy na ten temat. Nie, bo ani jeden, ani drugi się nie chciał do tego przyznać. Było mi głupio ogólnie przez to, bo mieliśmy dobre relacje z Olcią. No, ja po prostu świata nie widziałam poza nim. Ja on mi pisał takie rzeczy mi obiecywał. No, deskę z niebawem myślałam. To też jakby... Co tam był za screen? Też czuję do ciebie coś więcej, ale na razie nie chcę się z tym zabawić. Tam po prostu świata nie widziałam. To pewnie w tył pisze, bo tak dziwnie. Pisał takie rzeczy mi obiecywał, no deskę z niebawem myślałam. To też jakby nawet teraz publicznie bym chciał cię przeprosić. Bo... Nie ma sprawy. Tak, no to była dosyć gruba drama, przez którą właśnie miałam... A to są stare screeny ogólnie, to jest z tego filmu. My to przegadaliśmy już dawno temu, jakby to jest już naprawdę dawno temu zakopane, dzisiaj nie wiem. Film Bakzela się źle zestarzał, przeprosić. Dziękuję ci bardzo. Przeprosiny Bakzela się źle zestarzeją. No tak jak Wardego mówił. Wujek z Ameryki dał na gojbę 100 złotych. Mam nadzieję, że tym wszystkim ptwom poszerzą trochę odbyt w pierdlu. Dzięki, dzięki. Gorzej jak to lubią. Do wątku Boxdela i jego odpowiedzi jeszcze wrócimy, ale na razie zostańmy jeszcze przy Stewarcie. Stu był współzałożycielem agencji Spotlight, która stworzyła Team X. Team X był określany jako family friendly content i był często porównywany do ekipy. Agencja Dziękuję znała bardzo. Swoją grupę docelową, co widzimy na ich stronie, bo znajdziemy tam produkty takie jak zeszyty do szkoły, opaski, gumki do włosów, kredki, piórniki, kosmetyki, mgiełki, pomadki czy koszulki z edycji Patrycji Bołczanow. Wow, mega. Organizowali oni też wydarzenia, koncerty czy obozy Teamu X, które cieszyły się ogromną popularnością wśród dzieci. Te dzieci na tych obozach nawet potrafiły ukręcić im dramę na TikToku, bo płakały, że inne dzieci były faworyzowane. Te dzieci teraz się powinny cieszyć, że one nie były faworyzowane. Chciałem osoby wyszedł do pokoju i teraz każdy płacze. I pokazuję wam to wszystko, żebyście mieli świadomość, do kogo był kierowany ten content. Wiem, że ten film obejrzy sporo rodziców i chcę, żeby mieli świadomość, co ich dzieci oglądają w internecie. Bo po wybuchu tej całej afery postanowiłem rzucić okiem jeszcze raz na treści, jakie wypuszczał Team X. Mamy tam wyzwania typu Kiss, Mary, Kill, które szybko zmieniły się w Mary Kill i z kim dziewczyny by chciały cimci rimcim, kto z kim chce się przespać, kto ma najlepszą dupę. Gry typu źle odpowiesz, równa się rozbrasz się, Tinder w prawdziwym życiu, czy szczucie tych dzieci pół nakimi zdjęciami na miniaturkach. A to pamiętam te miniaturki, to odsłonię, bo chyba zasłoniłem. Tinder w prawdziwym życiu, czy szczucie tych... A nie, widać, tą miniaturę pamiętam, oni ją zmienili chyba po godzinie od dodania filmu, bo była afera. Ja pierdzielę, ty. Rzeczy dla dzieci. Dzieci pół nakimi zdjęciami na miniaturkach. Dobrze się zaczyna jak na content dla 10-latków, co nie? Ale to początek, bo mamy też te dyski z tekstami takimi jak... Pierwszy Team X nie był dla dzieci typowo. Jolku, to czy miałeś 11 lat i to oglądałeś? Czaj. Był dla dzieci. To, że... Nie, co ja ci mam powiedzieć? No był dla dzieci, no i tyle. No to jest content dla dzieci. Jestem Natsu, jestem bad bitch. Nie mam czasu na to, żeby gadać z sobą bez potrzeby. A twój chłopak patrzy, kiedy ja wychodzę z toalety. Na sobie mam tylko skiety na... Team X to wilki, znów widzę szpilki. Za czarem oglądają nawet milfy się. Wróciłem z siłki, ty masz urodzinki i wiesz, co będziemy robić cały dzień. Mamy byłego chłopaka Natsu, który w swojej piosence nawija o skończeniu wspomnienie swojej matki. Skończę, gdzie zacząłem, czyli w matki sumie. Tyle, że nie moje. Mamy Paulinę Hornik. Ja pierdzielę.
która śpiewa do dzieci o waleniu szarów i wije się na klipach w erotycznej bieliźnie. Mamy Sebę, który nawet nie wiem do końca, z której edycji Teamu X pochodzi, ale wiem, że śpiewa "Działam na nią jak otwieracz, nie będziesz moją Bibi, mogę cię najwyżej je". Patrycję Moczanów, która pewnie musiała nagrywać tego TikToka kilka razy, bo... To raczej pierwsza edycja była dla dzieci, a ta już nie była dla dzieci, ostatnia. Patrzę za to, co, jak to się zmieniło. A ty piszesz, pierwsza to nie była typowo dla dzieci. Gdzie skakali do basenów z kulkami, a w trzeciej edycji takie rzeczy. No właśnie. Jej wypad ze stanika, czy Monika Kociołek, która cofnie polewa się alkoholem. Ale wiecie, cytując Stewarta, świat jest jaki jest, wina mediów, że naciskają nas w piosenkach. Ty, rzeczywiście jakby, jak jest ta teoria ozdoby, nie? To też jest dobra teoria spiskowa, która też ma ciekawe jakby, no dodają się kropki, linie, połącz to. Stew jest pedofilem, chce, żeby od 12 roku życia było w Polsce, i robi zboczone rzeczy dla dzieci, żeby to było normalne, żeby tą poprzeczkę, co można w filmach dla dzieci pokazywać, zawyżyć, żeby coraz więcej dla dzieci można było pokazywać. O kurde. O kurde. Tik-tak. Gra? Shh. Hashtag gra? Pozwij też piosenkarzy, że promują seks. Pozwij Musical.ly, pozwij Google, wyśmieją cię ludzie. W końcu nawet kurwa współzałożycielka i udziałowiec tej agencji, czyli Weronika Bielik, która prowadzi coś na wzór gdzie normalnie ma widoczne suki, rozpięte spodnie czy bieliznę, która wygląda jakby miała przeźroczystość ustawioną na 40%. Dobra, ty, nie wiem kto to jest, ale patrząc po tych zdjęciach widać, że to pionek, który... To się mówi, że słup. Na słupa jest po prostu zrobione. Ona tylko ma widnieć w papierach, a ktoś inny ma zgarniać flotę. To widać to. To jest oczywiste. Ale content Fagaty to szczerze zwalił mnie z nóg, bo odpaliłem jeden jej filmik przed 2 lat. Sean też, ale Sean tak, ale chodzi, że słup. Tak jak na słupa są różni oszuści na OLX, że zakładasz na dowód bezdomnego konto, żeby komuś tam ukraść pieniądze, wysłać zamiast cegieł książki, zamiast iPhone'a książki. To tutaj tak samo. Baba, która prowadzi OF, jest jako, żeby było, że w KRS-ie ona prowadzi tą firmę, ale tak naprawdę za szczurki pociąga zupełnie ktoś inny. I to przecież jest oczywiste. Przypomnę, że to było rok przed jej kontrowersyjną współpracą z płatkami Teamu X dla dzieci. A w tym Q&A znajdziecie pytania takie jak... Kto ostatni raz uprawiałaś miłość? Czy uważasz, że stóp to normalna sprawa? Czy uważasz, że uprawianie s*** bez związku jest dobre? Czy uprawiałaś kiedyś s*** bez zabezpieczenia? Jakim najmłodszym facetem uprawiałaś? Po co chcesz mieć takie duże... Czy zrobisz na sesję? Udawałaś kiedyś, że ci dobrze podczas stosunku? Czy kolczyki w polą? I zapewniam, że takich odcinków... Ja pierdzie. Najnormalniejsze Q&A Fagaty. Znajdziecie u niej całą masę. Już nawet nie poruszam jej hitów takich jak OnlyFans. A linia kosmetyków Fagaty, czyli Princess by Fagata, czy inne edycje, są w dalszym ciągu promowane obok takich gwiazd Teamu X jak Natsu, Julia Żugaj, czy Vicky Gabor, których widownia to głównie młode dziewczynki. A bo Vicky jeśli Gabor to jest tacy... Eurowizja? Jakoś coś tam nazywało. Dla dzieci to. To taki konkurs dla dzieci. Gramy uczestniczek Teamu X. Ona ma ile już lat? To czekają was zdjęcia, które są tak... że na pewno zostawiają tam masę komentarzy typu ciekawe, czy lubisz po... coś 15? Innego. Tak, ty wiesz, co mam na myśli, niegrzeczna dziewczynko. Piękna... Co? To czekają was zdjęcia, które są tak... że na pewno zostawiają tam masę komentarzy typu... Kurde, bo to jest... Znaczy... Czekają was zdjęcia, które są tak... że na pewno zostawiają tam... Donald. Idealna do... A, fab folderu chyba? Robi wrażenie, ale bym... Masę komentarzy typu ciekawe, czy lubisz coś innego. Tak, ty wiesz, co mam na myśli, niegrzeczna dziewczynko. Piękna... Serio takie komentarze ludzie tam piszą? Oni... Ja, ale bym ci tam pod siedzenie wi... Ja... Ja... Ale byś je... Idealne do... Chyba im ktoś wczoraj internet podłączył. Ja pierdzielę, co jest? Na serio? W dzisiejszych czasach takie komentarze. Oni mogą wpisać 4 litery, zaczynać to słowo na P. I po prostu sobie ulżyć. I nie będzie im się już tego chciało pisać.
po co oni to piszą na paleńcy? Po co oni to robią? Dzięki, ale bym... Jeśli myślicie, że nic więcej was nie zaskoczy... Bo lubią. Sobie... Bo lubią? Hobby? Wchodzą na Instagrama i 50 losowym dziewczynom, ale bym cię walił, ale byś jęczała. To jest tak cringe, aż mi zimno się zrobiło. Czy Spotlight Agency do randkowego odcinka Teamu X zatrudniło panią, która występuje w filmach dla dorosłych? I nie, to nie było Ghost, tylko Team X2. No powiedz mi o tym sporcie trochę więcej. Jeśli weźmiemy pod uwagę tą grupę docelową, to naprawdę gratuluję markom, które podjęły współpracę z tą agencją i zdecydowały się na promowanie produktów dla dzieci jak soczki, musy, chipsy itd. No, Stu wiedział, co robi. Dlaczego tak się działo? Dlaczego nikt nigdy tego wcześniej nie widział? Może dlatego, że kiedy 2 lata temu skrytykowałem Natsu, kiedy okazało się, że gwiazda Teamu X dla dzieci była kamerką workerką, w internecie pojawiły się nagrania oraz screenshoty sugerujące, że Natsu w przeszłości operowała na stronach dla... Mamy na to potwierdzenie w postaci zbieżności z jej profilu oraz cech charakterystycznych, a dzisiejszy film jest zdecydowanie najmocniejszym materiałem w tym roku i prawdopodobnie początkiem końca Teamu X. To dzisiejszy film jest najmocniejszym w tym roku i najprawdopodobniej końcem wielu karier, nie tylko Teamu X. Dzięki Quinto za... nie Quinto, Patryk. Dzięki. Przecież w odcinkach internetowych handlarzy... Zostałem za to skrytykowany, a cała ta sytuacja była na tyle normalizowana, że Natsu mimo takiego kontentu i mimo takiej afery, będąc twórcą dla tak młodych widzów... Nie została nawet odsunięta od projektu, a wręcz przeciwnie. Jej kariera nabrała tempa i dostała swój własny projekt. Może dlatego, że kiedy miałem odwagę wyciągnąć sprawę Leksia, który jako gwiazda Teamu X wysyłał śta do dziewczyny bez weryfikacji jej wieku i szukałem więcej ewentualnych pokrzywdzonych osób, to w mgnieniu oka cały internet skupił się na tym, że dziewczyna z mojego filmiku okłamała mnie z wiekiem o 3 miesiące. Więc nie miała 14 lat, tylko... No właśnie, ja już to wtedy oglądałem i też to mówiłem. Mimo, że Leksiu, mam to w dupie, że ty go bronisz, bo mimo, że Leksiu nie złamał prawa, to i tak to było obrzydliwe, a ludzie się bardziej skupili na tym, że nie jest pedofilem, bo 3 miesiące różnicy, ale to jest obrzydliwe, on do 15-latki. W tym filmie Stu miesiąc mieszkał z 15-latką, przeszkadza to nagle widzom? Ale Leksiu pisał do 15-latki, wysłał knagę, nie przeszkadza, bo przecież 3 miesiące. Nie wiem, o co chodzi. Świat jest popieprzony. Jaką narrację akurat kto wyciągnie, tak ludziom przeszkadza lub nie. No to, co robił Leksiu, było po prostu obrzydliwe. A czy to jest legalne prawnie, to co z tego? I tak powinni go z internetu wypieprzyć. Bo to było ohydne. Nie ważne, że to jest 15, a nie 14 i 360 dni. 15 i 2 miesiące, więc zaczęto mnie kancelować i miesiącami przyklejano mi łatkę. Przecież go nie ma? Masz TikToka? To sobie wejdź i wpisz Leksiu. Researchu. Ale z perspektywy czasu uważam, że ta bomba atomowa, która spadła na internet, mogłaby wybuchnąć znacznie wcześniej. Gdyby wtedy ludzie zaczęli kopać i dostrzegać te wszystkie niemoralne zachowania, a nie szukali usprawiedliwienia dla takich rzeczy. I teraz rozumiem, że wielu influencerom było na rękę kancelować. Tutaj, kurde, pająk mi chodzi taki duży po ścianie. Aleluj, niech chce żyje. Bo tutaj też się chodzi, wiecie, to, że 15 lat to i tak jest chore tak naprawdę. To, że prawnie jest to legalne, to nie znaczy, że to nie jest obrzydliwe, nie? To nie ma znaczenia. Prawo jest czasem dziwne. Tak samo... Nie, dobra, już się porównuję nic. Oglądałem, pieprz. Mnie wtedy, szkoda mi siły. Sami za uszami mieli znacznie większe rzeczy. I do dziś nie uważam, że to było okej. Nie zgodzę się z Sylwestrem, że pisanie do dziewczyny, która ma ledwo co skończone 15 lat jest okej. Kiedy jesteś popularnym youtuberem, sprowadzasz rozmowy do... Kiedy jesteś znacznie starszy, masz pozycję i autorytet gwiazdy w internecie. Nie jest okej, tylko dlatego, że prawnie nic ci nie będzie grozić. Jakiekolwiek wykorzystywanie swojego autorytetu i popularności dla niemoralnych rzeczy jest po prostu skupstwem. Poza tym pojawiają się nowe głosy z wykorzystaniem tabletek od swojego idola, a wtedy wiek już kompletnie nie gra roli. Ale może też dlatego tego nie widzieliśmy, bo przez kilka lat rozmawialiśmy. My ten film zaraz znowu będziemy oglądać koło Wardęgi na live, XD. Twoju dymów i promowania gwiazdeczek z OnlyFansów. Ja jestem fanką dymów i patologii. Czy też ludzi powiązanych z szemranymi środowiskami. Przyzwyczailiśmy się na tyle do tej patologii, że patostreamerzy muszą kogoś gazować na live dla kontentu, albo podtapić się dla wyświetleń i atencji, żeby wzbudzić jakieś powszechne oburzenia. Temat
kontentu dla najmłodszych, czy brak reakcji samej platformy YouTube na patologiczne streamy, filmiki, czy chociażby sprawnego oznaczania filmów 18+ z kontrowersyjnym kontentem. Jest to bardzo ważny aspekt, o którym w szczególności rodzice powinni wiedzieć, bo to już nie są czasy, gdzie na polskim YouTubie mamy dziki zachód. I od kilku dobrych lat influencer marketing to poważny biznes, który przyciąga dziesiątki milionów złotych budżetów reklamodawców, co widać doskonale po sprawozdaniach finansowych Spotlightu. I tak podobno to jest dość mało pieniędzy w porównaniu do telewizji. Także nadal w pewnym sensie nie ma co się dziwić, że są tu takie dymy co jakiś czas, a zwłaszcza takie coś, co wyszło. Mało? A w porównaniu do telewizji. Nie wiem, czego ty nie rozumiesz, co powiedziałem. To tak samo jakby porównać kogoś, kto ma milion złotych, a porównać do Billa Gatesa. I milion złotych to nie jest mało na koncie, ale w porównaniu do Billa Gatesa jest to bardzo mało, rozumiesz teraz? Mam ci jeszcze bardziej wytłumaczyć. Miliony zamiast trafić do rzeczywiście wartościowych twórców, którzy na przykład cokolwiek wnoszą sobą, trafiały na przykład do Moniki, dzieło sztuki, które chcesz polizać kociołek, Fagaty czy Marcina speedrunuje kansen z internetu Dubiela. I te właśnie miliony pozwalały latami finansować jeden z najbardziej obrzydliwych procederów, o których w życiu słyszałem, który jest po prostu szkodliwy społecznie i sieje spustoszenie w głowach młodych i dzieci, które są bardzo podatne na takie wzorce z internetu, bo naprawdę widzą autorytety w tych ludziach i myślą, że tak właśnie wygląda prawdziwe życie czy sukces. A sukces, które widzą na ekranach telefonów, jest znacznie mroczniejszy, niż im się wydaje. Nie. Najtrudniejsza rzecz dla serca. Boże. I teraz... Bo tak, że nikogo nie jest szkoda z tego filmu, poza ofiarami. Ale tych twórców z tyłu Dubiel, pieprzyć ich, po prostu ich wypalić żywym ogniem z internetu i najlepiej z życia jakiegokolwiek publicznego. Ale Boxdel, obejrzmy. Boję się, ale obejrzmy. Jeżeli jesteśmy w temacie seksualizacji i niemoralnych zachowań twórców, to DJ Palasite też ma swoje za uszami. W przeciwieństwie do poprzednich przypadków, nawet się nie krył, że dostaje zdjęcia piersi od nieletnich dziewczyn. A wręcz doprowadzał do sytuacji, w której dostawał takich zdjęć więcej. Jeśli nie znacie Palasite'a, to jest on znany w internecie głównie ze zjeżdżania windą do piekła. Od jakiegoś czasu w Azji istnieje legenda mówiąca o tym, jak dostać się do bram piekła. Jezu, i ten głos. On coś... Co jest? Co on robi, żeby tak... Co jest? Dobra. Za pomocą windy. Chłop kiedyś podczas live'a dosłownie puścił smutną muzyczkę i opublikował filmik widza, na którym mówi, pamiętam, że... Pamiętam, to było tak popieprzone. O Jezu. Chłop kiedyś podczas live'a dosłownie puścił smutną muzyczkę i opublikował filmik widza, na którym mówi, że ma myśli... Może zrobię tak, smutna muzyka najpierw zrobimy sobie, żeby wejść troszkę w klimat. I nie poszedł z tym... Boże... ...na policję, tylko robi sobie kontencik na streamie, kapitalizując tym samym ludzką tragedię i czyjeś ryzyko śmierci. Jeszcze kurwa, mówiąc na streamie, że on to nie ma czasu zgłosić tego na policję. Niestety na obecną chwilę jest ciężko z tym, żebym ja poszedł na policję i spędził tam 3 godziny. Po prostu nie mam tyle czasu. Jakieś 4 godziny na streamowanie to oczywiście znalazł. Normalnie w momencie, kiedy ten koleś się żegnał ze mną, tak na wideo, tak jak widzieliście przed chwilą, ja się popłakałem. Naprawdę miałem łzy w oczach i się popłakałem, bo to było naprawdę wzruszające. Jeszcze cebulę niech pokroi, żeby było widać te łzy. Ma być widać łzy! Gdzie są łzy? Monetyzował i zyskiwał zasięgi na clickbaicie dotyczącym rzekomego s**wa streamerki, która jak się okazało wcale się nie zabiła. Znana streamerka popełniła s**wo podczas transmisji na żywo. Zobacz to! Kojarzycie tę streamerkę? Oglądaliście jej live'y? Przypominam, że mój live z aferkami dziś o 20 na YouTube. A zapomniałem chyba wspomnieć, że... Jak będzie tutaj 40 tysięcy lajków, to będę naprawdę zadowolony. A potem... O kurde... O ja pierdzielę. W sensie... Ja co mam robić? Paugerson mocą strasznego Momo wskrzesił nieżywą streamerkę, Momo, i pamiętam, przeprowadził z nią wywiad. Polakie, no... Naверно, ruskie все-таки. Ale to wszystko, że już wiedzieliśmy i za większość rzeczy było już w internecie mniej lub bardziej rozliczane. Dlatego wiele osób nie traktuje go poważnie, jakikolwiek jego angaż u innego twórcy jest potępiany w komentarzach. Przy okazji afery stewardowej ludzie odkopali interesującą serię Palasida z lat 2015 do 2018, jeden, Marko, 2 miliony. Snapy od widzów. Uwaga! Odcinek może wywoływać uśmiech i dzikie napady śmiechu.
Witajcie moi kochani! Pisałem na fanpage'u, żebyście wysyłali do mnie snapy. Ja nie wiem co tutaj się kryje, zupełnie, serio. Na serio! Po snapach, gdzie widać twarz, możemy jasno zauważyć, że spora część wysyłających to były dzieci. Już bez żadnych złośliwości, to patrząc na jego zachowanie. Mam nadzieję, że się podobało, jeżeli tak, to zostawcie chociaż te 7-8 tysięcy łapek w górę. Komentarze pod filmami i snapy, które do niego wysyłano. Uważam, że przytłaczającą częścią jego targetu były właśnie dzieci. I nie byłoby z tym problemu, gdyby na przykład gość na odcinkach nie jadł w sugestywny sposób banana. Czy nie mówił zboczonych rzeczy? No tak, jak ostatnio możecie z 10 tysięcy walnąć, a co? To się będę cieszył nawet. Nie będę ukrywał. Pijany? No na pewno musiał coś przyjąć, żeby nagrywać taki content. To mu się akurat nie dziwię w tym przypadku. Nawet sobie, nie wiem, zwalę w tej rękawiczce. Tak sobie wezmę tą rękawiczkę i będę trzepał. Ale największy problem polega na tym, że po parę odcinkach Palasite zaczął regularnie otrzymywać zdjęcia dziewczyn w bieliźnie, z jego nickiem na dekolcie. To u niego w filmie? Takie coś? Co się właśnie stało? I zamiast, nie wiem, kurwa, nie wrzucać takich rzeczy do filmu i je zablokować, albo odpisać im haram, atencjonował się nimi na odcinkach i wymyślać Ola Boga, Heniu, wszyscy święci, o matko i opie. Myślę, żebym klepał, normalnie klepałbym, a co? Nie wiem ile... Wiem, za chwilę powiecie, ale ona może mieć poniżej 18 lat. No ale to, że klepałbym, to i tak jej wyślę. Clickbaitował swoich widzów na półnagie zdjęcia widzek. I co najgorsze, nie weryfikował wieku dziewczyn, które wysyłały mu snapy, które pokazywał setkom tysięcy osób, zarabiając na tym dziesiątki tysięcy złotych i angażując kolejne dzieci do wysyłania mu snapów. Docencie moją pracę, bo to jednak jest tutaj, prawda, posiedzenie, 4 godzinki montażu, pół godzinki nagrywania, to wszystko przerzucanie tego. Palasite próbował nawet te swoje dzieła kinematografii tytułami takimi jak Fanka rozbiera się na snapie, Pani Mikołaj wysyła mi nudesa, Ale tyłek, Miss mokrego podkoszulka, Jak nie robić loda, Melduje rozstającą się dziewczynę. Jeszcze ten web otwarcie się przyznawał, że publikowanie ników jego widzek na Snapchacie powoduje, że jego widzowie wysyłają im genitalia. Pozdro Ziżej, siemanko, pozdro również. I ja wiem, że Izabla będzie teraz miała milion osób, które ją dodadzą. I taki drobny apel do panów, proszę, nie wysyłajcie, bo wiem, że to robi. Kurde, nie wiem o końca jak to działa, bo nigdy Snapchata nie używałem. Jak będzie miała milion? To działa jak YouTube, że tam dajesz suba i tyle? Ja, o co chodzi? Nie? Jak Instagram, aha, okej. Okay. Ale nie widzi w tym absolutnie niczego złego. Warto dodać, że Paukeson prowadził tę serię przez 3 What's lata. WhatsApp? Ja też tego nie używałem, jestem boomerem. I przez ten cały czas, nawet przez sekundę nie przeszła mu myśl, że to co robił jest nie tylko niemoralne, ale i kurwa głupie. Paukeson nie potrafił też ukryć swojej dzikiej fascynacji boxdelem i podpiął się pod modę ciekawostek. Między innymi mieliśmy tam 10 ciekawostek o cyckach, 10 najdziwniejszych zwyczajów i mój ulubiony top 10 najseksowniejszych typów dziewczyn. 10. Dziecko. 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 Chyba ulubiony film wiadomo kogo. No właśnie nie wiadomo, bo chyba jest więcej niż 100 osób, nie? Które to uwielbiają. Dziecko. Dziecko. Niektórzy mężczyźni lubią dziewczyny bardziej infantylne od innych. Podoba im się ta dziecięca wesołość i figlarność. Część osób dostrzega wśród takich dziewczyn kogoś, z kim może spędzić całe życie i czuć się przy nich młodo. Palasite nawet nieregularnie. Co się dzieje? Ekspert! Ale rutynowo rzucał zdjęcia dekoltów, nóg, brzuchów, majtek i tyłków swoich fanek na swojego fanpage'a na Facebooku dla paruset czy paru tysięcy lajków. biznes.dzisiejmałpa@gmail.com. Wszelkiego rodzaju fanarty dzięki, są od Daniel. Was widziane. Trzy miesiące do przodu? Sienki. Co to jest? Nawet nie wiem co gmail.com. Wszelkiego rodzaju fanarty są od was mile widziane. Nawet nie wiem co jest tym wszystkim najgorsze. A ja lubiłem tą emotkę parę lat temu z 8 dwukropek 3. Ale teraz już jej nienawidzę. To, że on to obejrzał i wrzucił do internetu, to, że na tym zarabiał, to, że seksualizował swoją młodą widownię. Dzięki. Cześć, co? A, cześć, co? Za gifta, dzięki. Nie? W końcu to, że on tego nadal Daniel. Nie usunął.
Do momentu nagrywania tego filmu on nie usunął żadnego z ponad 20 materiałów, gdzie szczuje swoich widzów cycem już usunął, okej. Najwyraźniej nie dość, że kiedyś tak robił, to nadal się z tym identyfikuje. Nadal ma też włączone pod tymi filmami zarabianie. To, co robił Parasite, jest szkodliwe, obrzydliwe, infantylne, interesowne i bezwstydne. Ze wszystkich filmów, gdzie Parasite wchodził do różnych normalnie niedostępnych miejsc, tylko jeden bym w sumie powtórzył. Film, gdzie wchodzi do szpitala psychiatrycznego, tylko tym razem fajnie, jakby on nie był opuszczony. Wyciąganie psów i softów od widzek bez weryfikacji wieku i ze świadomością swojej publiki było obrzydliwe, ale nie otrzymałem żadnych materiałów i dowodów wskazujących na jakiekolwiek prywatne kontakty z małoletnimi widzkami, tak jak na przykład w przypadku Stu. I chcę to zaznaczyć, żeby nie wrzucać go do tego samego worka. A wracając do tematu Boxdela. Zaczyna się. Sad. Zobaczmy, po prostu zobaczmy to. Michała i tekstów, że nie jest złym człowiekiem, był młodym, nierozgarniętym gościem z kompleksami i dostaje mu się za mocno, patrząc na wagę jego czynów, to tak, uważam, że trzeba odciąć go grubą kreską od Stewarta. Nie mam dowodów, że umawiał się z małolatami, czy regularnie szukał z nimi kontaktu, by pisać zbiorowskie wiadomości. Natomiast do ciebie, Boxdel, ludzie głównie mają problem o to, że przez tyle lat o tym wszystkim wiedziałeś, nic nie mówiłeś, bo zwyczajnie... Dzięki. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wyrazić. Mól mi siedzi na monitorze. Stu udał na Golibordę 5 zł. Nie wiem, o co ludziom chodzi, ja tam lubiłem filmy Paukerside'a. Odciąć go grubą kreską od Stewarta. Nie mam dowodów, że umawiał się z małolatami, czy regularnie szukał z nimi kontaktu, by pisać zbiorowskie wiadomości. Natomiast do ciebie, Boxdel, ludzie głównie mają problem o to, że przez tyle lat o tym wszystkim wiedziałeś, nic nie mówiłeś, bo zwyczajnie ci się to nie opłacało. Nawet te dziewczyny i dowody, które pokazałeś w Ardendę z domówki u Stu z udziałem Różwila i kamerzysty, gdzie co najmniej rozpijano nieletnich, chociaż ta historia o urwanym filmie jeszcze bardziej mnie przeraziła, też o tym wiedziałeś i tuszowałeś to od lat. I naprawdę fajnie, że przyprowadziłeś mu te dziewczyny i ludzie o tym się dowiedzieli, ale zrobiłeś to, by ratować palące się dupsko. Uważam, że Boxdela dopadła karma za tych wszystkich Rafatusów, Górali, Danielów, Magikanów, podpinania się pod aktualnie trendujące osoby, po to, żeby je zostawić, jak to już się nie będzie opłacało. Pod ramię mnie olał, ale olał mnie po tym, jak wróciłem i miałem mniejsze zasięgi, no to takie nawet może trochę jeszcze bardziej zabolało. Bo dosłownie sam otoczył się takimi ludźmi jak on. Nie przyjaźniami, tylko koneksjami i ludźmi, którzy byli tylko na dobre. Jak mu się powinęła noga, to nawet nie wysłuchali jego wersji wydarzeń i po sekundzie kopnęli go w dupę bez wahania. Konopski. Jakie to ma znaczenie, czy dziewczyna ma 12, 13, 14, 15, 16 czy 17 lat? W obliczu tych wszystkich obrzydliwych rzeczy, które Lekciu wysyłał do kobiet. No ma. Odróżnia to obrzydliwego pedo od obrzydliwego zboczeńca. Nie pedo. To ważne akurat. Trochę źle ten tweet się zestarzał. Jak chodzi o konwersację z Olą, to była tam masa zboczonych tekstów. Jak Ola miała 13 lat, a Boxdel 17, to byli w bliższej relacji przez internet. I screeny, które pokazała na odcinku Wontora, to były z konwersacji z Boxdelem. Jak miała około 15 lat, a Boxdel 19, to prosił ją o zdjęcia brzusia. Od ostatnich dwóch lat Ola regularnie prosi się o wejściówki na konferencje oraz Gale Fame. Na jednej z konferencji nawet wystąpiła przed mikrofonem. Ten z afery budowlanej? Nie! Tak. Nie będę wchodził w szczegóły tej konwersacji, ale załączam ją no, też nie wiedziałem, że ona o tym gadała. Prokuratury. Nie można zapominać, że pomiędzy nimi są 4 lata różnicy. Nie jest to jakaś kolostka. Nie wiedziałem, że ona tam była w, nawet w tej aferze budowlanej mówiła. No, Melonik dał na Golibordę 5 zł. Na pamiątki siema YouTube. Salna przepaść wiekowa. Zdecydowanie większa różnica była między Boxdelem a dziewczyną z odcinka Wardęgi. Dziewczyna jest rocznika 2000. Aha, dobra, bo cały czas tego nie ogarniałem. Czyli on pisał i z Tom, i z teraz z Tom, kurde, Boxdel. To jeden i na konwersacjach, które pokazał wam Druid, miała tam 14 lat, a Boxdel 20. Rzeczywiście chłopak był zakompleksiony i na przykład takimi kłamstwami dotyczącymi wzrostu próbował się jakoś dowartościować. Nie jest to na pewno usprawiedliwieniem na te wiadomości o wkładaniu kurwa w cyki i ruch. Teneryfie. Wardęga nie dotarł też do starszej konwersacji z tą dziewczyną, jak pisali w 2014 roku. Dziewczyna miała wtedy 13 lat, a Boxdel 19. Ponownie wraca nam wątek kompleksów. Boxdel pyta, masz kompleksy? Nie, kiedyś miałam. Ja się cieszę, że jestem wysoki. Mam 190... Boże, Boxdel umie tylko jedno mówić? Kurde. ...centymetrów tak na oko, mam siłę, wzrost, potrafię... Dziewczyny piszą, nie ma źle. Mogę cię obronić. Centymetrów tak na oko. Mam siłę. To versus Boxdel w przeprosinowym. Byłem bryszczatym gnojem, zakompleksionym, a w wiadomościach mam siłę, potrafię zapieprzyć, mam wzrost, dziewczyny piszą. Generalnie się powodzi, wiesz o co chodzi?
Wzrost potrafię. Boxer Warrior level 20. Double podkreślenie dał na goli. Dziękuję bardzo. 5 zł. Dziadek, kiedy par to tobie. Ale to musisz szukać w dziale między pierwszą a drugą wojną światową, wiesz? Bo ja troszeczkę starszy. Dziewczyny piszą, nie ma źle. Mogę cię obronić przed trzema typami. Mam mistrza Śląska w MMA. Może ktoś sprawdzić te informacje z tym mistrzem? Czekaj, co? Mogę cię obronić przed trzema typami. Mam mistrza Śląska w MMA. Może ktoś... sprawdzić te informacje z tym mistrzem Śląska w MMA, bo obawiam się... że nie ma tego mistrza. Dalej zaczyna się grubo, bo wracamy do zbyrowskich tekstów. Mam sporego... mam dużego, 19-20 cm. Ta dziewczyna i Ola to jedyne przypadki, do których udało mi się dotrzeć... Co? Boxer ma trzy nogi? 19-20 cm. Ta dziewczyna... Co jest? Boli cię to? No 19-20 by bolało. A, ty pytasz, czy boli... A. Nie, wybacz mi głupi żart. Dziewczyna i Ola to jedyne przypadki, do których udało mi się dotrzeć w sprawie Boxdela. W kwestii Boxdela widzieliście na odcinku Wardęgi mocne wiadomości o cyckach i ruch wysłane do 14-latki. Ja dostałem jeszcze starsze wiadomości z tą samą dziewczyną, gdzie m.in. było opisywane, jakby wyglądał ich... Tak, Michał pisał o byciu wysokim mistrzem MMA Śląska z dużym przyrodzeniem. Natomiast dziewczyna wycofała się z publikacji ale tych wiadomości. To. Napisała mi nawet, że mogła w tamtym okresie okłamywać Michała ze swoim wiekiem. Zadzwoniłem do Boxdela i ponoć ma na to dowody. Ta dziewczyna i Ola to jedyne przypadki, do których udało mi się dotrzeć. A, to jest ta dziewczyna z filmu Boxdela, że niby mówiła cały czas, że ma 16, a nie miała, tak? Ja miała 13. I go okłamywała z tym wiekiem i dlatego on tego nie pokazuje chyba. Jak chodzi o Boxdela. W kwestii Stewarta mówimy o nachalnym naciskaniu na kontakt, specyficznie z młodymi dziewczynkami przez wiele lat. Dlatego według mnie ich czyny nie są na tym samym poziomie. Boxdel no tak, nigdy też nie doprowadził do spotkania w realnym życiu, Stew robił to kilkukrotnie. I nie chcę Michała usprawiedliwiać, on sam mówił, że jego wiadomości były obrzydliwe i spermiarskie, ale zupełnie szczerze uważam, że Boxdel dostał niewspółmierny hejt na tej aferze. Bo sam nie wierzę w to, że jest jakimś jeśli to, o czym mówię, jest prawdą, że jego wiadomości wynikały z niedojrzałości i chęci zaimponowania jakimś wyimaginowanym wizerunkiem 190-centymetrowego mistrza MMA Śląska z 20-centymetrowym penisem, to jednak nic nie tłumaczy faktu, że były to wiadomości do nieletnich, które odcisnęły jakieś piętno na ich psychice i nic nie tłumaczy brania udziału w tej zmowie milczenia z innymi youtuberami. Wewnętrznie jestem rozbity i naprawdę nie chcę być sędzią w jego sprawie. Jeśli dowiem się o czymś nowym w kwestii no, Boxdela i okaże się, że to nie były jego... jedyne przypadki w zakompleksionych młodych lat, to wszystkim was poinformuję. Kurde, ciężko z Boxdelem, naprawdę. Jest to dość obrzydliwe. I to dość niedawno. On miał 20 lat, ile on ma teraz? 25? To 5 lat temu było? Spluczki dał na bordę 5 zł. Oby na ciebie nic nie wyszło, Prajge. Pozdro. Dzięki. Nie wiem, no mam nadzieję, ale z Boxdelem chyba co się stało i tak się już nie odstanie. To wszystko, co na niego się wylało, tak? Pytanie teraz, czy on zostanie w Fame MMA, czy nie? Zobaczymy, jak będzie. Kurde, Boxdela przypadek jest najtrudniejszy tu ze wszystkich. Zobaczymy, co będzie. Ale mi go szkoda mimo wszystko. Sadge. Tylko wiesz, no... kurde, z tym Boxdelem. Dobra, oglądajmy dalej. Aha, w końcu zobaczymy o tym Wertezie, bo to było u filmu mnie na Boxdela i teraz się dowiemy. Ja go nigdy nie oglądałem, więc nie wiem. Wy go znacie? Stew jest bez cienia wątpliwości najważniejszym aspektem tej afery. A z przykrością oznajmiam, że to zaledwie wierzchołek góry lodowej, która sięga samych początków polskiego YouTube'a. Cofnijmy się jeszcze wcześniej niż najstarsze screeny z udziałem Stewarta, bo do 2013 roku. W tamtym czasie polski YouTube był bardziej piaskownicą niż poważnym biznesem, a najważniejszymi Wertez, zjarany emeryt, Isamu, Oto Gimper, Negatyw. Nie wiem. Ja znam stąd Gimpera i Samu. Tylko chyba.
postaciami tej piaskownicy myślę, że śmiało mogę nazwać członków samozwańczeń mafii polskiego YouTube'a. Czyli m.in. Werteza, Negatywa i Samu. A Tora? Dzieciństwo, ale pierwsza osoba z tej czwórki, czyli Wertez, który w tamtych czasach miał jeden z najwyższych wyświetleń spośród minecraftowych YouTuberów, prowadził jeden z największych serwerów minecraftowych w Polsce i przez lata miał reputację sztywnego gita. Na odcinku Boxdala Olciak wyciągnęła kartę na stół i pokazała kwity na Werteza. Odnośnie tego drugiego najbardziej brzydliwego twórcy, chciałbym cię zapytać, kto to był po prostu. To był Wertez. Kiedy ten pisał do niej w 2013 roku, gdy ta miała zaledwie 13 lat. Olciak, kiedy miała 13 lat, pisała mu rzeczy pokroju tego, że chce stracić z nim dziewictwo, a chłop zamiast ją na przykład... Cześć, jest na spokojnie, w dupę, co tu się dzieje? Pisał do niej w 2013 roku, gdy ta miała zaledwie 13 lat. Olciak, kiedy miała 13 lat, pisała mu rzeczy pokroju tego, że chce stracić z nim dziewictwo, a chłop Co? To muszę przysłać tą wiadomość. 13 lat. Olciak, po pierwsze. 13 lat, pisała mu rzeczy pokroju tego, że chce stracić... Tak jeszcze by ty wypóki nie zasnęłam przy telefonie. Miej świadomość, że ten pierwszy raz oddaje się komuś ważnemu i wyjątkowemu. Ty jesteś tego wart, ale nie wiem, czy ja dla ciebie jestem warta. Właśnie to, co gadaliśmy wcześniej, chyba na filmie, jak oglądaliśmy Stanowskiego. Pisze do ciebie dziecko coś takiego. Co robisz? Nie, że odpisujesz, co ty robisz. Nie, że odpisujesz, otrząsi się. Po prostu blokujesz. I tyle. Blok. Koniec. A nie, nie próbuj otrząsnąć tego dziecka. Zablokuj i wypieprzone. Chcieć z nim dziewictwo, a chłop zamiast ją na przykład, nie wiem, zablokować, dalej angażował... się z nią w konwersację. Wertez usprawiedliwiał bieg dziewczyny tym, że rocznikowo przecież ma 14 lat, co nadal pani Wertez jest nie tylko obrzydliwa, jak ma się 21 lat, ale nielegalne. Jasno wyrażał chęć przespania się z nią, pisał jej, że ma go nauczyć rozpinać stanik, pisał, że może ogrzać jej piersi, jak zmarzną. Ja tylko przypomnę, że ona chwilę wcześniej pisała, jakie ma zadania domowe z matematyki, a chłop chciał... Co? Kurde. ...ją uczyć WDZR-u. Pisał też w bardzo dziwny sposób, na przykład tuli i całuje, co jest na poziomie emocjonalnego 13-latka. Prawdopodobnie, żeby dopasować się do swojej wybranki. Zresztą posłuchajcie, co na ten temat ma do powiedzenia pani psycholog. Sprawcy przemocy seksualnej również, żeby nawiązać to takie kontakt z tą ofiarą, często muszą się po prostu do niej dostosować, też mentalnie. Dobra. Ta pani na pewno jest bardzo mądra, tak? Ale nie wierzę jej. Według mnie ten Wertez nie dostosował się mentalnie. On jest głupi w dupę. Ja na pewno był wtedy. Był po prostu tępy. On nie zaniżał swojego poziomu. Może go nawet zawyżał, żeby do 13-latki pisać. Muszą jej się przypodobać, żeby po prostu zyskać... Teraz nie wiem, jaki jest, bo minęło dużo lat od tamtego czasu, ale... jej zaufanie. Podłoże chociażby infantylnego stylu pisania wiąże się z tym, że sprawca chce zyskać zaufanie swojej ofiary, więc posługuje się takim samym językiem, jak i ona. To jest taka manipulacja i taka pułapka, którą te ofiary bardzo często łapią, niestety, bo to wzbudza zaufanie, tak? Są to bardzo takie łatwe sztuczki manipulacyjne. W dalszych częściach konwersacji prosił... Mardenga się... Live będziemy oglądać po tym. ...o zdjęcia, zrobić ci focie mojego brzusia? No, ale jakbyś komuś dał, to bym cię zjadła. Nie dam. Jutro ci wyślę, bo na Facebooku się nie da. Da się, ale na fonie chyba nie. Ja dodawałem. W rozmowie masz przycisk zdjęcia i dodajesz. Wiesz, że jestem gimbusem i się nie znam. Swoją drogą, Wertez też chciał, uwaga, pozwać 13-latkę. A nie, przepraszam, rocznikowo 14-latkę. Za to, że zaczęła robić mu... Ja pierdzielę, ty... Zimno mi się robi, jak słucham tych wiadomości. 1111 dał na Goliborde 5 zł. Jeden kawiców z Psksnowej, napisz siema, jak oglądasz. Witam. Siema. Udym o ich relacje w komentarzach pod jej filmem. Zabraniam rozsyłania naszych korespondencji w ręce trzecich osób. Za wszystko, co znajdę w necie z naszych rozmów, będę wiedział, kogo zgłosić i gdzie. Tajność korespondencji zawsze spoko. Nie jestem jakimś księdzem. Zachowuj się normalnie na YouTube i usuń swoje komentarze, a będzie spoko. Ma lekka panika po... Czyli on próbował manipulować dziecko i pisał jakieś tajności korespondencji? No, ale jak policja ci zajmie peceta i przeczyta, to wiesz, że może?
Nie wiem, ten typ jest taki głupi, on próbuje manipulować dzieci, najpierw je próbuje zmanipulować, żeby do czegoś doszło, a później przestraszyć, żeby nic nikomu nie powiedziały. To jest takie typowe obrzydlistwo, ja pierdzielę. Ohydny jest ten typ. Pojawiła się u naszego pana prawnika. Trzeba przyznać, że Ola zajebiście go podsumowała. Serio chcesz mieć dramę z 14-latką? Kłóć się z kimś wartym siebie, a nie naskakujesz na gimbazę. Trochę to niepoważne, kiedy ja chcę to wyjaśnić, a ty nie chcesz. Kontakt z takimi osobami, podejmowanie z nimi jakichkolwiek czynności jest w polskim prawie zabronione. Też są w stosunku do tego odpowiednie kary. Myślę sobie, że wszyscy o tym wiedzą i osoba, która podejmuje tego typu aktywności, liczy się z tym. Nie ma tutaj w ogóle odpowiedzi i tłumaczenia, że na przykład dziewczynka sama chciała, czy wyglądała jak osoba dorosła. To w ogóle jest nieakceptowalne i niedopuszczalne. No już gadaliśmy o tym. To oczywiste. To jest oczywiste, nie ma mówienia, że dziecko samo chciało. Już to gadaliśmy. Ale wiesz. Wojtas? To jest ten od paszy? To jest ten, co w CS zagrał? Weźcie i napiszcie. Nie, okej. Okay. Już się bałem. Ale jeśli myśleliście, że widzieliście już wszystko, to mam dla was nieprzyjemną wiadomość, bo nasza winda do piekła zjedzie jeszcze niżej. Ponieważ przy okazji całej afery kropkowej wyszło również nowe skiny na Wojtasa, czyli YouTube'owego kolegę Stewarta, z którym nagrał... Kto to w dupę? W sensie nie wiem, kto to jest. Pierwszy raz go widzę. Całej afery kropkowej wyszły również nowe screeny na Wojtasa, czyli YouTube'owego kolegę Stewarta, z którym nagrał w życiu nie jeden film. Zaczynamy dzisiaj kolejny case opening, który jakiś czas temu zniknął z internetu w związku z wypłynięciem jego afery. Cała jego konwersacja z dziewczyną, którą nazwijmy Jagoda, zaczęła się w 2014 roku, czyli kiedy Wojciech miał 20 lat, a Jagoda zaledwie 14. Spójrzcie na przykład na tę konwersację, gdzie Jagoda żali się, że ma kaca i dla Wojtasa najlepszym rozwiązaniem jest zaproponować jej dick pica, bo nic tak nie... Ja pierdziele, w 2014 AI już było tak rozwinięte? To przyszedł z NPC. Tupe, co to jest? Wojciech miał 20 lat, a Jagoda zaledwie 14. Spójrzcie na przykład na tę konwersację, gdzie Jagoda żali się, że ma kaca i dla Zagrożenie z Niemca, wytyfy. Normalnie w mojej szkole ma ponad 80% osób zagrożenia. Słabo. Chcesz fotę, czy chłopak cię zabije, haha. W dupę? Ta za najlepszym rozwiązaniem jest zaproponować jej dick pica, bo nic tak nie poprawia humoru jak dick pic od waszego idola. Jeszcze pisze do niej, chcesz czy chłopak cię zabije? Gość też ją zachęcał do f***nia. Kiedy dziewczynka mu odpisała, że nie chce, on wyraził bardzo dobitnie swoją chęć wykonania tej czynności. Też robi zdjęcia jak się kąpisz, czy tylko ze mną jest coś nie tak? Z tobą jest coś bardzo nie tak. Zaraz po tej wiadomości Wojciech się spytał, czy może jakieś swoje zdjęcie wysłać, ale tak się niecierpliwił, żeby zniszczyć tej dziewczynce psychikę, że nie dał nawet rady poczekać na odpowiedź i w konwersacji pojechał... Co? Czyli mogę wysłać? Haha, ale one są 18 plus psychikę, i wysłał. Nie dał nawet rady poczekać na odpowiedź i w konwersacji pojawiło się zdjęcie, które śmiejąc się przez łzy... Nazwałbym myju myju. Dowody na Wojtasa to najbardziej graficzne rzeczy, które widziałem podczas tworzenia tego materiału. Oczywiście dla waszego dobra nie będę wam ich pokazywał, ale przedstawiają one jak chłop smartfonem portretuje swoje myju myju. Gość też wielokrotnie nakłaniał tą małoletnią dziewczynkę do wysyłania podobnych zdjęć. I to ja pierdzielę, jaki w dupę creep. Jezus Maria, co to jest? Razy. Dobrze, że przynajmniej nie kompromitował się żadnym oświadczeniem i zniknął z internetu. Bardzo mnie ciekawi, czy na co podstawie... zniknął? W dupę, trzeba go złapać, peta. ...swojego doświadczenia jako psycholog byłaby pani w stanie wytłumaczyć, dlaczego ludzie, którzy zarabiali miesięcznie dziesiątki tysięcy złotych... Tutaj przyczyny tego zjawiska kontaktu z osobami poniżej 15 roku życia mogą być bardzo różne, tak? I wynikać też z różnych doświadczeń życiowych. Niemniej jednak tutaj taką... Myślę sobie, że odpowiedzi na to pytanie może być naprawdę wiele, dlaczego osoby sławne, cieszące się zainteresowaniem dorosłych,
kobiet nawiązują relacje z dziećmi. Jest bardzo tutaj dużo tych odpowiedzi, przyczyn również. Jedną z takich hipotez może być to, że mają na przykład poczucie niskiej wartości, że boją się dorosłych, ukształtowanych kobiet, gdyż sami nie są dojrzałymi osobami. Patrząc po tym, co ten Wojtas pisał, no to ja nie wiem, czy zerówka to jest poziom, który on osiągnął. Ja pierdzielę. Jak jesteśmy w temacie minecraftowych zabawiaczy dzieci, to Stu na jednej z konwersacji z Cukanek zaczął sypać na innych twórców i wymieniać ich grzechy. Jednym z nich był Disowski. Nie pomylcie go z Distreamem, bo po pierwszych instastorysach Wardęgi ludzie zaczęli już na niego najeżdżać. Stu napisał, że Disowski prosił Wicki o rozbierane fotki i dodatkowo je zapisy. Dis w każdej aferze musi swoje 5 groszy. Nie no, żartuję, to nie wina Disa. Pierwszy raz trzeba to powiedzieć. To nie jest wina Disa. I na jego nieszczęście znalazł się jeden przykład, który poniekąd potwierdził jego wersję wydarzeń. A przynajmniej kwestię proszenia o rozbierane zdjęcia. Gimper podrzucił mi ten temat jako pierwszy, a Gimper jest Sigmą. Tyle. Wardęga dosłał dokładniejsze materiały, więc dziękuję bardzo. Nie róbcie już kurwa fanfików ze mną i Wardęgą. Na potrzeby filmu nazwijmy tę dziewczynę Karolina. Podczas pisania z Disowskim na Snapchacie miała 13 lat, a rocznikowo 14. To miało miejsce w 2015 roku, a Karolina urodziła się... A, widzieliśmy te screeny. A, bo to co tego Disowskiego, to widzieliśmy na Instagramie Wardęgi to było. W 2001. Nazwa profilu, z którym pisała, zgadza się z publicznie promowanym snapem na Instagramie Lisowskiego. Przemysław był wtedy praktycznie w moim wieku. Ja mam 21 lat, a on wtedy był około 3 miesiące przed 21 urodzinami. Na screenach mamy potwierdzenie, okay, że pisał z 13-latką i screenował od niej zdjęcia. Czemu robisz screeny? Zły nie jest, ale wolę cycki. Dużo cycków dostajesz, to powinno ci wystarczyć. Nie, fab time, wolę twoje. Dziewczynka później mu napisała, pierwszy raz youtuber prosi mnie o... Na co Disowski odpisał, to do boju. Kolejny screen i dziewczynka pyta, co tam, gram, w co, w te twoje. Ale ja nie mam, chcesz tiramisu, wolę zdjęcia. Nie oglądałem nigdy... Boże, czemu to się dzieje? W ogóle nie rozumiem, czemu tych ludzi tak podniecają te zdjęcia. Przecież czemu? W sensie on mógłby znaleźć w internecie zdjęcia bez problemu. Znaczy nie wiem jak ze zdjęciami dzieci. Chyba że u nas w zdjęciach dzieci zależy, to nie wiem czy takie rzeczy łatwo znaleźć. Ale chodzi mi o strony i tam mógł po prostu, dobra, co ja się depieprzył. Chłop mógł zwalić gruchę i nie miałby już ochoty pisać, tak? Czemu tego po prostu nie zrobił? Tylko pisze pieprzony z bok do dzieci. W dupę. Masz internet, przecież tworzysz na YouTube'a. Wiesz co to jest internet? Disowskiego, ale jest to ogromny twórca z ponad 2-milionowym kanałem, ponad 10-letnim stażem na platformie i wiele osób teraz się na nim zawiodło, co widać w komentarzach pod jego ostatnim filmem. Disowski nawet wielokrotnie kolabował się ze Stewartem i wstawiał z nim wspólne zdjęcia na Instagram. Kontynuując czaty z Karoliną, czyli daj, przyjdź do mnie to dostaniesz. Dobrze, że jednak do tego nie doszło. I tutaj dziewczynka próbuje poniekąd zmienić temat i zapytała się go, jakiej słucha muzyki. Prawdopodobnie czuła się niekomfortowo, że jej idol z YouTube'a wypisuje do niej takie rzeczy i prosi o i on jej odpisał, a co to potrzebne? Jakiś bonus teraz. Pierwszy o tej sprawie poinformował Wardęga na Insta Stories i Disowski wstawił dość dziwne oświadczenie. Napisał tam, że jest w posiadaniu dowodów na swoją niewinność, ale ich nie wstawił do czasu wyjaśnienia sprawy u odpowiednich służb. Napisał też, że jutro wstawi pełne oświadczenie. Nagrywam to dzień potem, jest późna godzina, a oświadczenie się nie pojawiło. Napisałem w tej sprawie do Disowskiego i powiedział... Co ma powiedzieć? ...że po moim odcinku wstawi to pełne oświadczenie. Dodał też, że ze Stewartem nie miał żadnych pozytywnych relacji. I to jest ciekawe, bo tak jakby sporo mają wspólnych... Bo mu podkradał... Nie, dobra. Nie, to jest zbyt niemiły żart. Idziemy dalej. ...potek na Instagramie. Nie oznacza to, że nie wiadomo jak się kochali, ale po takiej ilości wspólnych zdjęć i filmików nie można napisać, że nie mieli pozytywnych relacji. Na koniec napisał, że nie jest w posiadaniu żadnych nielegalnych materiałów. Disowski ogólnie chyba spodziewał się, jaki los go czeka, ponieważ dzień po pierwszym odcinku Wardęgi postanowił nagle po 8 latach przeprosić tę dziewczynkę. Wysłał jej snapa z... Ja
czarnym ekranem i napisem przepraszam, na co ta mu odpisała: szkoda, że przepraszam nie jest szczere, tylko napisane pod wpływem strachu przez sytuację, która dzieje się w internecie. Lisowski jej odpisał: jest szczere, tylko nie miałem dostępu do tej platformy. Chciałem skontaktować się już 2 lata temu, ale nie miałem możliwości. Faktycznie sytuacja skłoniła... No ta musiał grany nagrać, wyszła wtedy remaster. Mnie do odzyskania dostępu do Snapa. No brakuje tylko informacji, że pies mu zjadł kartkę z hasłami. Tragedia, nie mógł przez 8 lat odzyskać dostępu do Snapa, ale nagle jak zaczęło mu się palić dupa, to odzyskał. Jest to o tyle oburzający przykład, że widać po tych wiadomościach dziewczynki, że czuła się bardzo niekomfortowo. Z tym, że jej dorosły idą z YouTube'a, naciska i wywiera presję, żeby wysłała mu rozbrane zdjęcia. Moim zdaniem prawie każdy z dinozaurów z tamtych lat coś słyszał, coś wiedział, czy coś widział. Nitrozyniak niejednokrotnie żartował sobie ze Stew i 14 z innymi youtuberami. To zależy, bo tam masz tą 12 na dole, to tą 12 upierdziel te 55. A 12 to do Stew, a nie 14. Sorry. A mogę się w nim zakochać, czy nie? Zależy o której godzinie. Nie, bo ma 14 lat. No to nie, ujej. Ojej. Bo to jest była Stewarta, nie? Ja. Dziwi się trochę, że przez tyle lat nikt tego nie poruszył. Jak tylko otrzymałem pierwsze sygnały i kropki rzeczywiście zaczęły... Nie mogę z tego, co się dzieje. Z jakich lat są te filmy w sumie? Chciał się zbyt dobrze łączyć, to do was zaapelowałem o kontakt do potencjalnych ofiar. 2-3 tygodnie później i macie gotowy materiał. Jak chodzi o ludzi ze środowiska Stew, a szczególnie Dubiela, Lexi czy Fagaty, to brak mi słów. Ciekawe informacje i nowe głosówki na temat Fagaty pokazał o siebie ostatnio Druid. Myślisz, że jak się to zgłosi, nie wiem, na Warnęga policję, to Sigma. Zareagują? Czy to już nie jest, nie wiem, za późno? I czy ci ludzie, w sensie te laski by się nie musiały przyznać i w ogóle, czy... No nie wiem, co zrobić, jak no, prawda, nie miała tego NDA, to on był... Od wczoraj to mi się chce żygać cały czas. Naprawdę mi się chce żygać, bo mi jest... Żygać się chce ze stresu, że współpracę straci i jednak będzie musiała iść na te studia. Sadge dla niej, prawda? Smutno mi. Nie, pieprzyć ją! Wszystko wiedziała! Czemu ciągle kłamie? Niech po prostu powie i pomoże złapać tych obrzydliwców. A nie cały czas pieprzy coś. Jest tak wstyd, że to był mój chłopak, że ja pierdolę sobie, on się chce żygać cały czas. Ja tak słyszałam tego NDA, jak on się zabezpieczył. Ja myślałam, że on się chce zabezpieczyć, że wiesz, że jak mnie by zdradził, albo ja bym go zdradziła, czy coś. On się kurwa zabezpieczył przed tym, że on odpierdalał takie rzeczy w przeszłości. Lexi była nawet wspominana w jednej z głosówek Fagaty do sukanek, kiedy powiedziała jej, że nie gniewa się na Lexi. Domyślę o to, że jej powiedziała o Stewarcie, bo sama chciała o tym powiedzieć. Znaczy się, nie gniewam się na Lexi, bo ja sama chciałam ci to powiedzieć i teraz uważam, że sytuacja, o której trzeba mówić. Dodatkowo ucieszała Dubiela na Cage'u, kiedy padał temat Stewarta i sukanek. Przepraszam, tam mogę pomóc z publiczności, czy powinienem mówić? Nie, no to powiedzcie, bo to jest, wiecie, taki no... Czy powinienem nie mówić. Co? Nie. Ale widzisz, czemu Lexi jej broni? Średnio kupuję tutaj wszystkie poważne statementy i instastorysy. Chcę podkreślić, że samosądy internetowe są nie tylko nieodpowiedzialne, ale też destrukcyjne. Jeśli piszecie groźby, wyzywając osoby czy ich rodziny, no nie zmienicie sytuacji na lepsze. A wręcz przeciwnie. Toksyczne reakcje tylko zaciemniają prawdę i komplikują dochodzenie. Zamiast przyczyniać się do rozwiązania problemu, nasycacie spirale nienawiści. Nie piszcie mi takich okropnych rzeczy. Zostawcie z tego mnie i moich rodziców. Nie zapominajcie też, że w tym przypadku to organy prawne mają ostatnie słowo. Najważniejsze jest to, aby każda osoba, która czuje się skrzywdzona, znalazła sobie odwagę, by zgłosić się do właściwych instytucji. Chciałbym podziękować przede wszystkim moim widzom, którzy od lat wspierali mnie w moich działaniach. To dzięki waszej pomocy i zainteresowaniu mamy realny wpływ i udało nam się w przeszłości na przykład wpłynąć na poprawę pracy u Okiku i zakończenia ery skamów w branży, czy nagłośnieniu pato streamerów. W sumie racja, już tych skamów nie ma od jakiegoś czasu. Którzy realnie zagrażali losowym ludziom na ulicy. Wasza rola w tym wszystkim jest nieoceniona, bo angażujecie się w wiele spraw, także jeszcze raz dzięki. Obrzydliwe jest też upolitycznianie tej sprawy, bo za tydzień mamy wybory i każdy polityk, czy to partii rządzącej, czy opozycji, próbuje sobie na tej sprawie ugrać głosy. Mimo wszystko, dobrze, że dzięki całej presji medialnej prokuratura wzięła się za tą sprawę na poważnie i los całkiem nieźle zadecydował, żeby ten temat wypłynął akurat teraz. Nadszedł czas, byśmy z Czarkiem montażystą zrobili sobie kilkudniową przerwę od internetu. To były dla nas strasznie wciążające i wyczerpujące tygodnie, bo tak naprawdę plotkę ze Stew poznaliśmy równo z całym internetem. I do tej sekundy cały czas pracowaliśmy bez godziny przerwy. Ale obiecuję, że wrócę, jak zawsze, jak pojawią się nowe informacje. O, Mandziu też pomagał. O. Informacje, to będę was o tym informował, i więc Gimper. Bądźcie na czasie. Cześć. Zobacz sam dół. Gdzie?
Najgorsze oświadczenie Marcin Dubiel. Hashtag grasz? Podkręcanie atmosfery i romantyczna współpraca. Od największych wrogów do największych przyjaciół. Ja pierdzielę, popieprzen jesteś świat. Ty jest full HD już? Dobry wieczór. Ja pierdzielę, nadal nie. Ale popieprzone. Boże, bo tak naprawdę nadal może być jeszcze dużo tego. I chyba jest dużo tych creepów, tylko siedzą cicho, liczą, że ich to nie dosięgnie. Blank Beats Production. Huzaria! Mamy znowu szansę przejąć Europę!